Dzień dobry, Paulina Koziejowska, witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Łowcy Nagród i rozpoczynamy pierwszą zagadkę, zagadkę rozgrzewkową. Kochani, obok mnie tablica, to obok mnie koperta i w kopercie zawód bez literki A. Także jeżeli komuś do głowy przychodzi jakiś zawód bez litery A, to szybciutko proponuję wykonać telefon do studia i sprawdzić swój pomysł. Tych zawodów jest naprawdę niewiele, także może się okazać, że zawód, który jest tutaj w kopercie, jest właśnie waszym pomysłem, no i jest wart 100 zł, widzę, że reżyser już nam oferuje. 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybierać i z telefonów komórkowych, i z telefonów stacjonarnych, żeby wpaść tutaj do mnie do studia. Kochani, w międzyczasie jak wy będziecie wymyślać ten zawód bez literki A, ja przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać, dzwoniąc właśnie pod ten wskazany na dole numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. Czy jest osoba przed telewizorem, która już jakiś zawód bez literki A wymyśliła? Jeżeli tak, to zapraszam szybciutko tutaj do mnie do studia. To jest zagadka prościutka, rozgrzewkowa, także każdy pomysł naprawdę wart jest sprawdzenia, bo może się okazać, że w ogóle nic nie będę zapisywać tutaj na tablicy, także na razie markery tutaj spokojnie czekają w pogotowiu, ale ja mam nadzieję, że usłyszę zawód, który mam tutaj w kopercie. Pierwsza osoba, czy jest już gotowa? Czekamy. Za momencik może być po tej zagadce, a to jest zagadka tak naprawdę dla każdego. Każdy może wziąć udział w tej zabawie, każdy jakiś tam zawód bez literki A wymyśli. Wiem, że na początek przychodzą nam do głowy te zawody z literą A. Lekarz, piekarz, weterynarz, kucharz. Te wszystkie zawody mają literę A, a my musimy znaleźć taki, który literki A nie ma. Ale dobra informacja jest taka, że jak uda już nam się wyłowić wśród tych setek zawodów ten zawód bez litery A, to może się okazać, że zarobisz sobie 100 zł. Tylko musisz wybrać ten numer. Czekamy. Zawód bez A? Pierwszy pomysł sprawdź. Tak jak reżyser, pierwszy pomysł, który przyszedł mu do głowy, włożył tutaj do koperty, tak samo może się okazać, że właśnie ten pomysł pokrywa się z tym pomysłem, który wymyślił reżyser dzisiaj. Zawód bez litery A. Czy komuś coś przychodzi do głowy? Czekamy. Pierwsza osoba może się okazać, że zabierze ode mnie 100 zł. Szybciutko, kochani, kolejne zagadki czekają. Kolejne zagadki są już dla takiej specjalnej grupy osób, bo nie będzie to zagadka na pewno dla każdego. Tutaj każdy jakiś zawód bez literki A myślę, że jest w stanie wymyślić. No, zastanówmy się, wyłówmy ten zawód. Wyłówmy ten zawód bez litery A i bez żadnego jakiegoś kombinowania, po prostu pierwszy zawód bez litery A, który przychodzi nam do głowy, wybierz numer i wtedy sprawdź swój pomysł. Za momencik kogoś usłyszę tutaj w studio. 704-304-304. Kochani, ten numer telefonu wybieramy, żeby wpaść do mnie do studia. To jest jedyna droga, żeby zarobić sobie pieniądze. Myślę, że w tak piękny dzień, piątek, taki słoneczny, warto sobie jeszcze bardziej poprawić ten humor i zarobić 100 zł. Zwłaszcza, że jest to naprawdę prosta zagadka, prosty zawód w kopercie. Także sprawdź, sprawdź swój pomysł. Czekamy. No, co się dzieje? Wszyscy na spacerach, tak? Wszyscy spacerują teraz, nawet jeżeli nie są w pracy. Pewnie sobie wiele osób wzięło na ten piękny weekend już urlop w piątek i już gdzieś tam wyjechaliście poza miasto i w ogóle was nie ma przed telewizorami. No, może tak być. Także zapraszam bardzo gorąco osoby, które zdecydowały się zostać przed telewizorem, które z jakichś tam powodów jednak zostały w domu, bo możesz dzisiaj zarobić sobie naprawdę szybciutko pieniądze. Ten zawód naprawdę jest prosty, także sprawdź swój pomysł. Naprawdę apeluję do tych osób, które w tym momencie oglądają nasz program, żeby wykonały ten telefon, sprawdziły swój pomysł. Nie ma ludzi dzisiaj przed telewizorami. Jestem przekonana, że naprawdę garstka tych osób jest. Ten zawód, który mam tutaj w kopercie, jest tak samo znany jak lekarz, piekarz, weterynarz, tylko że nie ma po prostu litery A. No? Ktokolwiek ma pomysł? Czekamy. Pierwsza osoba, może się okazać, że zarobi 100 zł. Tylko czy ktoś w ogóle przed telewizorem jest? To jest pytanie. Czy jest chociaż jedna osoba, która w tym momencie ogląda nasz program w tę piękną pogodę? Bo może się okazać, że w ogóle nikogo nie ma przed telewizorem i że jesteśmy tutaj sami z reżyserem i że nie usłyszę telefonu. To byłoby bardzo słabo, bo musiałabym wtedy pewnie poczekać do tej godziny, aż ludzie zaczną wracać z pracy.
Bo ci, którzy pewnie nie są w pracy, no to też nie ma ich w domu, właśnie. No to jest ten problem w tak piękny dzień. No ale może chociaż jedna osoba przed telewizorem jest. Sprawdź swój pomysł szybciutko. Wybierz numer i może się okazać, że za chwilkę zarobisz stówę. Bardzo łatwo można w tym momencie 100 zł zabrać stąd. Za chwilkę, bo pewnie ta zagadka tutaj chwilkę z nami pobędzie i zaraz się zakończy, bo ktoś wybierze numer i ktoś poda mi zawód z koperty, a kolejne zagadki będą już naprawdę trudniejsze. Także jeżeli w tym momencie już oglądasz program, to sprawdź swój pomysł, sprawdź swoją propozycję. Może się okazać, że jest to propozycja z tej oto niebieskiej kopertki. Jaki zawód przychodzi ci do głowy? Nie kombinuj, pierwszy pomysł, który przyszedł ci do głowy, od razu sprawdź. I jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, poproszę pani propozycję. Portier. Dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty, ale... Portier? Brawo, 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 że rozpoczęła pani nasz dzisiejszy program. Szczerze mówiąc, myślałam, że nie doczekam się tego telefonu, bo już tak troszeczkę czekałam, ale cieszy mnie to, że jest jedna osoba przed telewizorem. I tak jak mówię, tak jak portier, prosty, popularny zawód, taki sam zawód jest w mojej kopercie. Kochani, popularny, czyli jak mówię popularny, to znaczy, że dużo osób wykonuje ten zawód. Tak jak właśnie zawód lekarza, czy tego portiera, który pani wypowiedziała, czy piekarza. Przecież, żeby upiec chleb dla 40 milionów Polaków, no to trzeba naprawdę wielu, wielu tych piekarzy i dobrze, że oni są, bo te chleby są przecież przepyszne, prawda? Takie jakieś na zakwasie robione, teraz tyle tych różnych chlebów można sobie podjadać i bułeczek, także dobrze, że ci piekarze są, ale piekarz to nie może być, kochani, bo piekarz ma literkę A, także... Portier, bardzo dobry pomysł, bo nie ma litery A, ale już jeden zawód wykluczyliśmy, to może się okazać, że z drugim telefonem. Dzień dobry. Dzień dobry, pucybut. Pucybut troszeczkę za trudne, troszeczkę za trudne. Pucybut, znany zawód, prawda? Piękny zawód, patrzę teraz na swoje buty. Sama byłam tym pucybutem. Muszę wam powiedzieć, że sama tym pucybutem muszę być. I właśnie, kochani, właśnie dlatego mówię, że sama muszę być tym pucybutem, no bo ten zawód pucybuta odchodzi już do przeszłości. To jest taki zawód, no, który już niewiele osób wykonuje, a mój zawód, który mam tutaj w kopercie, wręcz przeciwnie. Buty sama sobie muszę czyścić, no bo nie ma tak zbyt wielu tych pucybutów. Nie ma na przykład jakichś saloników z pucybutami, czy na ulicy tych pucybutów się nie spotyka. Gdzieś tam jeszcze w centrach handlowych są rzeczywiście i zawsze namawiają, jak przychodzę, idę tą alejką w centrum handlowym, to zawsze zapraszają, czy może bym nie chciała wyczyścić swoich butów, no będę tak patrzę, czy źle przypadkiem nie wykonałam tej czynności, ale kochani, ten zawód rzeczywiście odchodzi już do przeszłości zawodu, nie znam nikogo na przykład osobiście, kto wykonuje ten zawód pucybuta, także... No nie, lepszy pomysł to portier, zdecydowanie. Tych portierów spotykamy zawsze idąc do pracy, gdzieś tam idąc do znajomych. Portierzy są, czy właśnie idąc do sklepu, to jest zawód popularny i ten zdecydowanie bardziej mi się podoba a propos naszej zagadki niż zawód pucybuta. Kochani, mój zawód też jest bardzo popularny, tylko że nie ma literki A. Pamiętajcie, to jest główna zasada tej zagadki, zawód nie ma litery A. Czy komuś coś do głowy jeszcze przyszło? Wiem, że niewiele jest osób w tym momencie przed telewizorem, więc zachęcam te osoby, które już sprawdziły swój pomysł, do ponownego wybrania numeru, jeżeli oczywiście przyszedł wam do głowy jakiś inny zawód, bo wiem, że jest też trudno. Jak już wymyślimy jakiś zawód, to już jesteśmy tym zawodem zasugerowani, ale proszę pomyśleć o jeszcze jednym zawodzie. Jeszcze jeden, może do 3 razy sztuka się uda. Portier, pucybut i zawód bez litery A? Jaki jeszcze przychodzi wam do głowy? Prosty zawód. Gdyby pani układała nasz program z tym portierem, to pewnie ten portier byłby w kopercie, no, a że nasz reżyser układa program, no to jakiś inny zawód jest, ale też popularny, też prosty. Tak samo jak portier. Jaki to może być zawód?
No, ale jeżeli chodzi o tego pucybuta, to nie chciałabym, żeby pani reżyserowała nasz program, bo niewiele osób mogłoby wpaść na ten pomysł, że pucybut akurat. No powiem, że gdybym ja brała udział w zabawie, to pewnie tego zawodu pucybuta bym nie wymyśliła. No ale kochani, każdy pomysł wart jest oczywiście sprawdzenia, ale słuchajcie tych moich wskazówek, bo one są naprawdę pomocne. No zawód, który jest popularny, czyli wykonywany przez dużą ilość osób, przez dużą ilość Polaków. Kochani, jaki jeszcze zawód taki jest? Lekarz, piekarz, weterynarz, no to są zawody z literkami A, a ja muszę usłyszeć zawód bez litery A. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? No jaki jeszcze zawód? Portier, pucybut i dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jaki zawód pani przyszedł do głowy? Fryzjer. Bardzo dobry pomysł. Chyba najlepszy dzisiaj pomysł, zapisujemy. Fryzjer. No, kto nie zna z nas fryzjera? Każdy zna przecież fryzjera, każdy chodzi do tego fryzjera, tam jakieś strzyżenie, koloryzacje, także bardzo dobry pomysł, naprawdę, najlepszy dzisiaj pomysł. Portier też bardzo dobry, ale chyba nawet ten fryzjer, portier i fryzjer, no, chociaż więcej znam chyba tak osobiście fryzjerów niż portierów, no bo jakoś tak zmieniam często tych fryzjerów, powiem wam, tak zawsze coś tam staram się zmienić, udoskonalić, unowocześnić, także ostatnio u fryzjera swojego spędziłam prawie 3 godziny, słuchajcie, no to już było lekkie, naprawdę, przegięcie. Zmęczona byłam tą wizytą u fryzjera, ale oczywiście ten fryzjer jest niezbędny. On jest w każdej miejscowości, wszędzie tego fryzjera możemy spotkać. No i właśnie nawet nie chodząc zbyt często, no to zawsze mijamy te zakłady fryzjerskie. Także bardzo dobry pomysł, powiem. I podobnie jak mój zawód, tak samo właśnie zawód fryzjera jest bardzo popularny, wykonywany przez dużą ilość osób. Tylko trzeba na ten zawód po prostu wpaść. No trzeba jeszcze jeden zawód taki wymyślić. Czy jest osoba, która wpadła na jeszcze jeden pomysł? Wiem, kochani, że tutaj z jednej strony ze zawodu na zawód jest łatwiej, bo jesteśmy już tak coraz bliżej rozwiązania zagadki, a z drugiej strony jest trudniej, bo jesteśmy zasugerowani tymi już odpowiedziami, które są zapisane na tablicy. Ale kochani, ja te odpowiedzi wasze muszę na tablicy zapisywać, żeby nie było żadnych powtórek. Ostatnio w ogóle jakoś tak oglądacie uważnie program, bo rzadko słyszę jakieś powtórki, no nieraz słyszę jakieś pomyłki przy tej zagadce, nieraz właśnie ta literka A gdzieś tam się może wkraść, dlatego proponuję, żebyście ten zawód, który wymyślicie, sprawdzili, czy na pewno gdzieś ta litera A się nie zawieruszyła. No, jeżeli taki zawód macie już przygotowany, to błyskawicznie wybierzcie numer tutaj do mnie do studia 704 304 304. I z telefonów komórkowych i ze stacjonarnych jest ten sam numer, żeby jak najbardziej ułatwić wam zadanie, że jak tylko po prostu macie wymyśloną jakąś propozycję, żebyście nie tracili czasu, nie zastanawiali się, czy wybrać ten, czy ten numer. Jeden numer telefonu, który cały czas jest tutaj na dole ekranu, prowadzi tutaj do mnie do studia. No i mam nadzieję, że za momencik kogoś do studia zaprowadzi. Czekamy, w każdej sekundzie mogę usłyszeć telefon. Jak tylko ktoś wybierze numer, od razu wpada do mnie do studia, z propozycją, no może już z propozycją z koperty, może już kończymy zagadkę. Zawód bez A. Mamy portier zawód, mamy zawód pucybuta, mamy zawód fryzjera, ale jeszcze nie mamy jednego zawodu. No jeszcze jeden zawód tutaj jest ukryty w kopercie. Kochani, tak samo popularny zawód jak portiera, jak fryzjera. Na razie słyszę dzisiaj, że same panie do mnie dzwonią, także bardzo mnie to cieszy, że jesteśmy tutaj w przewadze, no chociaż ciekawe, czy jakiś pan ogląda nasz program. Jeżeli tak, to też zapraszam serdecznie, proszę się tutaj nas nie bać, same kobiety dzisiaj atakują program. No i za momencik ktoś pewnie zabierze stąd 100 zł. Czekamy. No. Kto ma pomysł? Kochani, szybciutko, bo za momencik będzie po zagadce. Ja za chwilę usłyszę propozycję z koperty. Za moment tutaj ktoś tę propozycję wypowie i co? Będzie po zagadce. Ktoś zabierze sobie 100 zł, a kolejne zagadki mówię, że będą naprawdę trudniejsze. Także jeżeli macie pomysł w tym momencie, wybierajcie numer. Naprawdę, zwłaszcza dzisiaj niewiele osób jest przed telewizorami. Ogromna szansa na 100 zł. Może dla tej osoby. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaki zawód ma pan? Kierowca. Ale właśnie o tym mówiłam. Na końcu ta literka A się zapodziała. Kierowca, no zobaczcie, ma tę literę A. Nawet napiszę. Kierowca.
chyba w złym momencie i teraz muszę to niestety przekreślić, prawda? Bo tutaj jest ta literka A. Jest ta literka A. W złym momencie powiedziałam o tych pomyłkach, ale kochani, od początku mówiłam, że naprawdę tych zawodów jest dosłownie garstka i powiedziałam przed momentem, żebyście sprawdzili swój pomysł dokładnie, zanim wybierzecie numer, czy gdzieś ta litera A się nie zapodziała w tym zawodzie. No tu się na samym koniuszku, ale jednak niestety zgubiła ta literka A. Proszę pomyśleć nad jakimś innym zawodem, może coś innego pan wymyśli. Na pewno pan coś wymyśli, tylko proszę dokładnie sprawdzić swój zawód, dobrze? Tutaj łatwo jest o pomyłkę, bo tych zawodów jest niewiele bez litery A. I tak jak mówiłam, często właśnie słyszę takie odpowiedzi z literką A. No niestety, ta litera A w wielu zawodach jest. Pierwsze zawody, które przychodzą nam do głowy, to właśnie mają literę A i trzeba być bardzo czujnym, wymyślając zawód. Wymyślisz coś, sprawdź dokładnie. Naprawdę słyszę tutaj bardzo fajne propozycje, ale często słyszę właśnie jakieś tam pomyłki, że gdzieś ta litera A jest. No, kochani, tylko troszkę mnie to martwi, że naprawdę tych zawodów jest niewiele. Skoro ja już usłyszałam zawód z literą A, to oznacza, że tych zawodów jest po prostu garstka. Portier, pucybut, fryzjer, trzy propozycje są na tablicy i już czwarta propozycja jest z literą A. No niedobrze. Ale kochani, to też bardzo dobra informacja dla tych osób, które już wymyśliły jeszcze jeden zawód bez litery A, bo skoro już zaczęły się tutaj błędne telefony, to znaczy, że tych zawodów jest naprawdę bardzo mało i że za moment ja usłyszę rozwiązanie z koperty. Kochani, czekamy. Czwarta osoba. Jaki ma pomysł? Portier, pucybut, fryzjer i jeszcze jeden popularny, prosty zawód. Tak jak zawód portiera, tak jak zawód fryzjera. No nie powiem, że tak jak zawód pucybuta, bo tak jak mówiłam, ten zawód raczej już odchodzi w przeszłość. To już taki... A szkoda. Bo tak jak się patrzy na te zdjęcia, prawda, sprzed wielu, wielu lat, tam były właśnie te stanowiska pucybutów i to był zawód bardzo popularny kiedyś. Myślę, że gdybyśmy cofnęli się w czasie i nasz program byłby jakiś tam ileś tam 10 lat temu na przykład, no to myślę, że reżyser mógłby wtedy ten zawód pucybuta do koperty włożyć. Teraz zamiast pucybutów to są te maszynki, prawda, do czyszczenia butów. W każdej firmie te maszynki właśnie są, więc jak gdzieś tam jestem w jakimś banku czy coś, to też sobie skorzystam z takiej maszyny, a wolałabym oczywiście, że z usług pucybuta skorzystać. Kochani, jaki jeszcze pomysł? Portier, pucybut, fryzjer i dzień dobry. Dzień dobry, komornik. Komornik, dobrze, chociaż taki niesympatyczny zawód bardzo. Oczywiście dobrze, że pani sprawdziła ten pomysł, bo każdy pomysł, tak jak mówię, trzeba sprawdzić, ale nie jest to najlepsza dzisiaj propozycja. Zdecydowanie bardziej podobają mi się zawody portiera i fryzjera. Słuchajcie, skupcie się może, powiem tak, na zawodach, które możemy spotkać codziennie, czyli osoby, które wykonują ten zawód, możemy spotkać na co dzień. Na przykład, o, idziecie do znajomego, do nowego mieszkania, jest portier. Idziecie do pracy, jest portier. Jak my idziemy do pracy, przychodzimy, zawsze tego portiera spotykamy. Fryzjera też mijacie. Kilka razy, jeżeli jesteście w centrum miasta, no to wielokrotnie mijacie te zakłady fryzjerskie, fryzjerów, widzicie jak tam stroją, te tapiry jakieś robią. I podobnie jest właśnie z tym zawodem z koperty. Tych osób, które wykonują ten zawód, to jest naprawdę wiele, wiele. Spotykamy te osoby codziennie, a komorników raczej nie. No może spotykamy, tak, ale nie wiemy, że ktoś jest komornikiem. No, jak ktoś ma na przykład problemy z prawem, no to spotyka tego komornika raczej codziennie, czy tam jakieś listy dostaje od niego, ale nie życzę naprawdę nikomu, także pomyślcie o zawodach, które spotykamy na co dzień, tak jak właśnie fryzjer. Wiesz co, widzisz, że jest problem jakiś z zagadką, bo już pojawiła się jedna pomyłka, to daj może w tym momencie tego bonusa.
Dobrze, bo tych zawodów jest malutko, jest dosłownie garstka, także myślę, że to jest moment, żeby nagrodzić kogoś, kto wymyślił jeszcze jeden zawód takimi porządnymi pieniędzmi. No, kochani, do wygrania w tym momencie nawet 1000 zł, 100 zł nagroda gwarantowana i 900 zł w bonusie. 1000 zł dla osoby, która poda mi jeszcze jedną propozycję. Kochani, portier, pucybut, fryzjer, komornik i zdecydowanie prostszy zawód niż pucybuta. Popularniejszy niż komornika. Tak jak fryzjer i portier, najlepsze dwie dzisiaj odpowiedzi. Fajnie, fajnie, że reżyser zaproponował tego bonusa, ten 1000 zł, bo tych zawodów jest dosłownie garstka. Trzeba naprawdę pokombinować, wymyślić ten zawód, żeby jeszcze na coś wpaść. To jest naprawdę ogromny wysiłek już w tym momencie. Dzień dobry. O, bardzo niedobrze, to jest chyba najgorsza z możliwych odpowiedzi, słuchajcie, bo jak już trafiacie do studia, to naprawdę bym chciała usłyszeć odpowiedź od was, bo czekam z tym 1000 i ktoś może stracił właśnie szansę na 1000 zł. Może ktoś chciał sprawdzić, czy można do studia się dostać. Jak widzicie, do studia można się dostać bardzo łatwo i bardzo szybko trafiacie do studia. No nieraz właśnie nawet nie jesteście przygotowani, że już jesteście tutaj w studio na antenie. Dlatego jak wybieracie numer, to miejcie przygotowaną odpowiedź. Nie możecie oczywiście, jeżeli chcecie sprawdzić nawet, czy można się do studia dostać, to przy okazji przygotujcie sobie jakiś pomysł. Bo i tak zobaczcie, że do tego studia naprawdę trafiacie. Także w żadnych pomyłek, żadnych głuchych telefonów, tylko propozycje zawodów bez litery A. Tylko pamiętajcie, że musi to być zawód popularny, z którym spotykamy się na co dzień. Tak jak fryzjer, tak jak portier. Jaki jeszcze zawód przychodzi wam do głowy? No jeszcze jeden. Jeszcze jeden zawód. No tak w sumie to mogę powiedzieć, że znowu do 3 razy sztuka, bo to są tak naprawdę najlepsze odpowiedzi. Portier i fryzjer, czyli jeszcze jednego zawodu nam brakuje. Też popularnego, też wykonywanego przez wiele, wiele osób. Spotykamy się z tym zawodem na co dzień. Tak jak właśnie z zawodem portiera. Tak jak z zawodem fryzjera. Pamiętajcie tylko, że główna zasada naszej zagadki jest taka, że zawód nie może mieć litery A. A potem, jak już znajdziecie taki zawód bez literki A, pomyślcie, czy ten zawód rzeczywiście jest popularny. Czy rzeczywiście jest wykonywany przez dużą liczbę osób. Jeżeli tak, no to wybierajcie numer do studia 704-304-304 i wygrywajcie sobie nawet 1000 zł. Sprawdźcie swój pomysł. Garstka osób przed telewizorami jest dzisiaj. No. Czekamy. Jeszcze jeden pomysł. Kochani, tylko szybciutko, bo chciałabym tę zagadkę już zakończyć, zwłaszcza, że tutaj w kopercie mam naprawdę prosty i popularny zawód. Ta zagadka ma trwać naprawdę króciutko. Czekam na jeszcze jeden pomysł. Czy jest osoba przed telewizorem, która jeszcze jeden zawód wymyśliła? No. Kochani, tylko teraz muszę ten zawód usłyszeć. Jeżeli jesteś przed telewizorem, oglądasz program i masz pomysł na zawód bez literki A, który jeszcze się dzisiaj nie pojawił, wybieraj szybciutko numer, bo za chwilkę będzie po zagadce. Za moment ta tablica stąd ucieknie, naprawdę. Za chwilkę będą trudne zagadki, które wymyślił reżyser. No, ten też wymyślił reżyser, ale ta zagadka naprawdę jest prosta. Popularny zawód w kopercie, zagadka dla każdego. Fakt, że tych zawodów bez litery A jest niewiele, no ale właśnie też dlatego z drugiej strony, no jeżeli masz pomysł, to masz duże szanse na wygranie pieniędzy. Bo gdyby to był zawód z literą A, no to tych zawodów, jak wiecie, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zawód bez litery A, jeszcze jeden. Poczekajmy chwilkę. Może ktoś coś tam za moment wymyśli. Może ktoś wpadnie na jeszcze jeden pomysł. Czekamy, czekamy.
No. Ktokolwiek? Jeszcze jeden zawód, bez litery A. Portier, fryzjer, najlepsze dwie dzisiaj odpowiedzi. Pojawił się też zawód płucy buta, kierowcy i to była niestety zła odpowiedź, bo tutaj była, zobaczcie, ta litera A i komornika. Komornik i płucy but zdecydowanie mniej popularne zawody niż ten, który mam w kopercie. Ten, który mam w kopercie, tak samo popularny jak zawód fryzjera i portiera. Czyli jeszcze jeden zawód popularny naprawdę jest, kochani. I naprawdę nie ma litery A, więc sprawdźcie, czy ten wasz popularny zawód, który wymyśliliście, nie ma tej literki A, że gdzieś ta litera A się nie zgubiła wam w tym zawodzie. No tutaj, tak jak mówię, kierowca na samym końcu ta litera A się niestety pojawiła, no i nie mogłam w ogóle uznać tej odpowiedzi. Zapisałam ją, żebyście już dokładnie sprawdzali swój zawód. No jeszcze jeden zawód jest, popularny. Wiem, że jest trudno wpaść na nowy pomysł, bo tych zawodów jest po prostu garstka. Gdyby tych zawodów było dużo, no to miałabym co chwila telefon, ale też byłaby dużo mniejsza szansa, że zawód, który wymyślicie, będzie zawodem z koperty. A tutaj, skoro tych zawodów jest niewiele, to jeżeli ktoś ma tylko nowy pomysł, ogromne prawdopodobieństwo, że to jest ten pomysł, na który wpadł właśnie reżyser. Reżyser w jaki sposób układa zagadki? No przychodzi do pracy i tak sobie myśli, no zagramy zagadkę zawód bez A. No jaki zawód przychodzi mi do głowy? Bez A. No na przykład tutaj by powiedział fryzjer, tak jak pani powiedziała, i by wtedy włożył do koperty zawód fryzjera. A jakiś tam inny przyszedł mu do głowy zawód. No a skoro jest to zawód, który przyszedł mu do głowy na początku, no to pewnie jest to właśnie, tak jak mówi, zawód popularny, kochani. Daj 1500 szybciutko, dobrze? Może tak jeszcze przed tym telefonem, bo może teraz ten telefon właśnie będzie od zwycięzcy. No może gdyby tutaj reżyser miał jakieś problemy z komornikiem, no to może by mu przyszedł do głowy zawód komornika, prawda? Ale no, mam nadzieję, że nigdy nie będzie miał. Także tego zawodu pewnie nie będzie w kopercie, kochani. Jakiś inny pomysł. Portier, fryzjer? Jest 1500. Może właśnie teraz dla osoby, która w tym momencie wybiera numer 704... 304, 304. Czekamy. No. Dzień dobry. Halo? Co mówi? Dzień dobry, Paulina z programu Łowcy Nagród. Poproszę zawód bez litery A. No, przepraszam, pomyliłam się, listonosz. Listonosz? Dobry pomysł. Jak to się pani pomyliła? Listonosz? Też jeden z lepszych pomysłów, bym powiedziała. Naprawdę bardzo dobry pomysł. Także proszę śmiało mówić, jak tutaj wpada pani do studia, to proszę śmiało wypowiadać swoją propozycję. Pani się nie pomyliła. Zawód listonosz nie ma litery A i jest popularnym zawodem, ale jeszcze nie listonosz. Ale to jest trzecia najlepsza dzisiaj propozycja. Portier, fryzjer i listonosz. Trzy najlepsze zawody, które dzisiaj usłyszałam. To co jeszcze nam zostało? Jaki jeszcze jeden zawód nam z tych popularnych zawodów bez litery A został? Słuchajcie, założę się z wami naprawdę, że znacie nawet osobę, która wykonuje ten zawód. Każdy z nas zna przecież jakiegoś listonosza, każdy z nas zna jakiegoś fryzjera, każdy z nas zna jakiegoś portiera i każdy z nas zna osobę wykonującą ten zawód, tylko trzeba wpaść na ten pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. To proszę zawód bez A. Kelner. Bardzo dobrze, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, bym powiedziała, że nawet nie ciepło, ale gorąco kelner bym zapisała z tego wszystkiego. Kelner. Super pomysł, naprawdę super pomysł. Dawaj 2000 zł, bo coś czuję, że w tym momencie ja usłyszę rozwiązanie, odpowiedź z koperty. Portier, fryzjer, listonosz, kelner. Cztery najlepsze dzisiaj propozycje. W takim razie czekam na piątą i mam nadzieję, że ostatnią. Daj 2000 zł, bo ja w tym momencie z tym telefonem czuję, że usłyszę prawidłową odpowiedź.
Halo, reżyserka, 2000 poproszę. Kochani, 2000 zł dla osoby, która wymyśliła, albo za moment wymyśli, jeszcze jeden zawód bez litery A, zawód też popularny, tak samo popularny jak zawód portiera, fryzjera, listonosza, kelnera. Kochani, powiem wam tak, że jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo bardzo dobre słyszę pomysły dzisiaj. To jest chyba kwestia po prostu sekund, kiedy usłyszę zawód z koperty i ktoś będzie mógł zagrać nawet o 2000 zł. Bardzo fajne dzisiaj propozycje padają. Nie ma jakichś wyszukanych zawodów, jakichś przekombinowanych. No te dwa zawody, tak ten pucybut i komornik, zdecydowanie mniej popularne, ale też nie są jakieś przekombinowane, prawda? Tylko, że jak, tak jak mówię, zawód, który mam w kopercie jest tak samo popularny jak portiera, fryzjera, listonosza czy kelnera. Znacie osobę, która wykonuje ten zawód. No, kelnerów też znamy. Mamy pewnie w rodzinie jakichś kelnerów. Albo, nie wiem, no mamy jakichś ulubionych kelnerów, kelnerki, prawda, w ulubionych restauracjach. A nawet jeżeli do tych restauracji zbyt często nie chodzimy, to po prostu w gronie znajomych mamy osoby, które wykonują ten zawód kelnera. No jestem w stanie się założyć, że na pewno wśród waszych znajomych, przyjaciół jest ktoś, kto jest kelnerem, prawda? I tak samo jest z tym zawodem, który mam tutaj w kopercie. Pomyślcie, zastanówcie się, jakie zawody wykonują wasi znajomi. Albo zastanówcie się, jakie osoby spotykacie, wykonujące jakie zawody. W ten sposób myślcie. I pierwszy pomysł, który przyjdzie wam do głowy, sprawdźcie, bo do wygrania nawet 2000 zł. Nie myślcie, że zawód, o którym pomyśleliście, jest jakiś zbyt banalny, zbyt prosty. Sprawdźcie swój pomysł. Teraz naprawdę warto, bo już jesteśmy bardzo blisko rozwiązania zagadki. Tak jak mówię, to są sekundy, kiedy ja usłyszę rozwiązanie, odpowiedź z koperty. To jest zawód, który zna nawet dziecko. Tak samo jak zawód kelnera, listonosza. No przecież jak dzwoni listonosz, nawet dzieci mówią, że listonosz, prawda? Oczywiście, że tak. Kochani, no każdy zna te zawody. Listonosz, kelner, fryzjer, portier i... Jeszcze jeden. Jeszcze jeden zawód. Bez litery A, pamiętajcie. Bo kierowca też jest zawodem popularnym, ale ma literę A. Także pamiętajcie, żeby ta litera A się gdzieś tam nie zgubiła wam po drodze. Tej litery A nie może być w wykonywanym zawodzie, który wymyślicie. Ja jestem pewna, że jest przed telewizorem osoba, która myśli o tym zawodzie. Tylko po prostu nie wybiera numeru. Sprawdź swój pomysł, naprawdę warto. Teraz naprawdę trzeba sprawdzać swój pomysł. Dzisiaj naprawdę niewiele osób jest przed telewizorem. To jest piątek, czyli wiele osób już sobie zrobiło jakiś tam weekend i pewnie w ogóle nie ma wielu osób w domu, nawet tych osób, które oglądają regularnie nasz program. Dlatego jeżeli ty oglądasz program, jeżeli jesteś przed telewizorem, to zastanów się, jakiego zawodu jeszcze nie usłyszałam bez litery A, popularnego, wykonywanego przez wiele osób. No jeszcze jest jeden zawód, naprawdę jeszcze jeden zawód jest. Oj, zaraz ktoś się naprawdę bardzo ucieszy. Ktoś za chwilkę będzie miał szansę wygrać nawet 2000 zł. No jeszcze naprawdę nie mogę, kochani, doczekać. To jest prosta zagadka na rozgrzewkę, także już czas minął moim zdaniem tej zagadki. Zaraz powinnam usłyszeć prawidłową odpowiedź. Jaki zawód jeszcze... No jaki zawód jeszcze przychodzi wam do głowy? O jakim zapomnieliśmy? O jednym tak samo popularnym jak zawód portiera, fryzjera, listonosza, kelnera. O jednym jeszcze zapomnieliśmy. Ja celowo nie wymieniam zawodu komornika i pucybuta, bo to są zawody zdecydowanie mniej popularne niż te, które tutaj wymieniłam. Zdecydowanie są rzadziej spotykane niż zawód listonosza, kelnera, fryzjera czy portiera. Jeszcze jeden zawód. 2000 zł nawet możesz w tym momencie wygrać. Dobra, kochani, jest piątek, piękna pogoda, słońce świeci, niech będzie. 2500 zł poproszę. A co tam, ja czuję, że naprawdę jesteśmy na finiszu zagadki, także lada moment usłyszę telefon od zwycięzcy, to niech taka osoba ma szansę wygrać nawet 2500 zł. Kochani, tylko teraz poproszę telefon. 704 304 304.
czekamy. Szybciutko, kochani, szybciutko. Jeszcze jeden zawód jest. Listonosz, kelner, portier, fryzjer. Jejku, no piąty zawód bardzo popularny, wykonywany przez dużą liczbę osób. Przypomnijcie sobie, co robią właśnie znajomi. No co robią? No wykonują jakieś zawody, prawda? I sprawdź, czy zawód, który wykonuje twój znajomy, pasuje do zagadki, czyli czy nie ma litery A, czyli czy jest to zawód popularny. A skoro wykonuje twój znajomy, to pewnie jest to zawód popularny. Tylko uwaga, bądźcie czujni, bo miałam już dzisiaj jeden telefon z pomyłką. Kierowca pan powiedział i ten zawód ma literę A. Dlaczego ja usłyszałam pomyłkę? Bo tych zawodów bez litery A jest bardzo mało, jest niewiele. Pan szybciutko pewnie zadzwonił, wybrał numer i nie sprawdził swojego zawodu. Sprawdźcie, czy na pewno tej litery A tam nie ma. Szybciutko, za momencik usłyszę telefon. 704-304-304. Jeszcze jeden zawód bez litery A jest, naprawdę on jest. Jest tutaj w kopercie, zawód popularny, wykonywany przez dużą ilość osób. Kto ma pomysł? No, myślę, że po tych czterech zawodach popularnych to już nadszedł czas na ten popularny zawód, który mam w kopercie. No chyba, że po prostu teraz jesteście tak zasugerowani tymi zawodami, które już są na tablicy, że ciężko jest wpaść na nowy pomysł, mimo że zawód, który mam w kopercie jest tak samo popularny jak na przykład zawód kelnera, czyli listonosza. I że teraz po prostu już jesteście zasugerowani tymi propozycjami, które zapisałam i ciężko jest wpaść na nowy pomysł. No, może też tak być, ale za chwilkę usłyszę telefon. Ktoś wybiera numer? Kochani, szybciutko. 704-304-304. Zawód bez litery A. Popularny, wykonywany przez dużą ilość osób. To? Jaki jeszcze zawód, no? Jaki zawód jeszcze poza portierem, fryzjerem, listonoszem i... Dzień dobry. Dobry. Jaki ma pan zawód bez literki A? Leśniczy. Leśniczy. Leśniczy, leśnik. Dobry pomysł. Ale chyba jednak mój zawód, który mam w kopercie, jest bardziej popularny. Dalej uważam, że te cztery propozycje, które wymieniałam, są lepsze dzisiaj. Dobra, daj 3000 zł, bo troszeczkę ten leśniczy nam tutaj zbacza po prostu. Nie wiem, no czujecie chyba też tę różnicę, co ja, czyli jaka jest różnica między kelnerem a leśniczym, listonoszem a leśniczym. Jaka jest szansa, że wychodząc dzisiaj z domu do pracy, spotkacie leśniczego? A jaka jest szansa, że spotkacie wychodząc z domu listonosza, albo kelnera, albo fryzjera, prawda? No zdecydowanie większa. I to samo właśnie jest z tym zawodem z koperty, że zdecydowanie większa szansa, że wychodząc dzisiaj na przykład z domu do pracy, czy tam z pracy do domu, widzieliście tę osobę. A leśniczego? No raczej nie, no chyba, że gdzieś tam ktoś mieszka w środku lasu, no to zazdroszczę, jeżeli ktoś ma taki domek, no to może gdzieś tam tego leśniczego by spotkał, ale większość osób, no ja raczej, nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek widziałam leśniczego, poza, może w bajce o Runcajsie, czy tam, nie wiem, w bajce tam Czarnoksiężnik z Krainy Oz, tam był ty, tam, Drwal tam był, no ale Drwal, prawda, to leśniczy też, tak? No, no to tak, czy tam właśnie w filmach jakichś. Nie, dobra, kochani, skoncentrujmy się na tych zawodach, które większość osób ma szansę spotkać na co dzień. Ba, nawet powiem więcej, większość osób zna taką osobę. A nawet powiem jeszcze więcej. Może ty wykonujesz ten zawód. Wydaje ci się to pewnie teraz nieprawdopodobne, że zawód, który wykonujesz, jest tutaj w kopercie. Sprawdź. Możesz zarobić dzięki temu zawodowi okrągłe 3000 zł. Mówiłam, że 3000 zł chcę. Mówiłam 3000 zł. Reżyserka, nie śpimy.
3000 zł poproszę. No. Co się dzieje? 3000 jest, czy... 3000 zł, udało się. Kochani, na ostatni moment reżyser powiedział, że zagadki daje te 3000 zł, bo tak jak mówiłam, ta zagadka jest na rozgrzewkę, także musimy ją kończyć. Jak ktoś w takim razie ma jeszcze jeden pomysł zawodu popularnego, wykonywanego przez dużą ilość osób, to niech teraz wybiera numer, bo kończymy tę zagadkę. 704 304 304 portier, fryzjer, listonosz, kelner. 4 najlepsze dzisiaj propozycje, jakie usłyszałam. Brakuje mi do kompletu jeszcze jednego zawodu, też bez litery A, też popularnego, też wykonywanego przez dużą ilość osób. Kto ma pomysł? 3000 zł nawet. Tylko, że to jest końcówka zagadki. Ale i tak ta zagadka moim zdaniem, jak na to, jaki zawód jest w kopercie, za długo dzisiaj trwa. Zdecydowanie za długo. Powinniśmy tę zagadkę już naprawdę zakończyć. Poprosiłam reżysera o 3000 zł. Reżyser się zgodził, ale mówi, że kończymy tę zagadkę. W takim razie czekam na jakieś ostatnie wasze propozycje. Zawód popularny, wykonywany przez dużą ilość osób. Pamiętajcie, że nie może mieć litery A. Sprawdźcie to, bo już jedną pomyłkę miałam. Czekamy. 704-304-304. To jest jedyna droga, która prowadzi tutaj do mnie do studia. Ten numer telefonu. I z telefonów stacjonarnych, i z telefonów komórkowych wybieramy ten numer. Jeżeli mamy już zawód, który sprawdziliśmy, że nie ma tej litery A, jest on popularny, wykonywany przez dużą ilość osób. Może spotkaliście właśnie osobę wykonującą ten zawód dzisiaj? Na pewno spotkaliście. A raczej komornika, leśniczego, czy pucybuta nie spotkaliście. No chyba, że ktoś właśnie w centrum handlowym pracuje, no to tego pucybuta pewnie tam spotkał. Ale tak to raczej... Są to mniej popularne zawody niż ten, który mam tutaj w kopercie. Niż portier, niż fryzjer, niż listonosz, kelner. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką ma pani dla nas propozycję? Zawód bez A? Elektryk. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie. Zapisujemy. Dobry pomysł ten elektryk, ale jeszcze coś innego. Jeszcze coś innego. Tylko, że właśnie nie wiem, czy wychodząc z domu, no można gdzieś tam spotkać, nawet jak się coś tam w bloku zepsuje, prawda, no to wychodząc rano z domu do pracy, no to tego elektryka rzeczywiście można spotkać. To właśnie najczęściej właśnie rano spotykamy wtedy tych elektryków albo wieczorem, prawda? Dobry pomysł, tak, no. Ale jeszcze jeden zawód jest tutaj w kopercie. Jeszcze jeden zawód popularny. Słuchaj, tych zawodów naprawdę jest mało. Ja nie wiem, czy kolejna osoba wypowie zawód z koperty. To wiesz co, mam taką propozycję. Dajmy może 50 zł, nie wiem, czy zgadzasz się na to, 50 zł jako nagrodę, taką pocieszenia, żeby ktoś się nie bał, żeby chciał sprawdzić swój pomysł. Ogromna szansa, że będzie to zawód z koperty, ale wiesz jak to jest, ludzie się zastanawiają, czy to na pewno ten zawód, czy nie, a tak każdy wyjdzie stąd z pieniędzmi. Nawet jeżeli nie będzie to zawód z koperty, to i tak zarobi ktoś pieniądze. Bo widzisz, że czekam coraz dłużej już na nowe pomysły, że znaczy to, że jest coraz trudniej. Że już jest naprawdę garstka tych zawodów. Zgodził się reżyser. Dobra, kochani, to ja zapisuję na tablicy 50 zł. Od tego momentu... 50 zł za każdy nowy pomysł. Mało zostało tych zawodów. Każdy nowy pomysł, jeżeli usłyszę zawód bez litery A, nagrodzę sumą 50 zł. Ale oczywiście, jeżeli będzie to zawód z koperty, to walczymy nawet o 3000. Ja przypuszczam, że będzie to już zawód z koperty, ale to jest po prostu po to, żebyście się nie obawiali, że wyjdziecie stąd bez pieniędzy. Każdy wygrywa pieniądze. To jest najfajniejszy moment zabawy. Wybieraj numer teraz, 704-304-304. Jeżeli masz nowy zawód bez litery A, zawód popularny, wykonywany przez dużą ilość osób, wybierz ten numer, 50 zł albo nawet 3000. O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Kochani, dyktuję numer i czekam, mam nadzieję, że na zwycięzcę. 704-304-304.
304. I czekam. Chwytam za kopertkę i grzecznie czekam. Jeszcze jeden zawód. Popularny, wykonywany przez dużą ilość osób, doskonale przez Was znany, być może sami wykonujecie ten zawód. Na pewno dzisiaj spotkaliście osobę wykonującą ten zawód. No, na pewno nie wyjdziecie stąd bez pieniędzy. Więc wybierajcie numer. Macie pomysł, od razu trafiajcie do mnie do studia. Bez pieniędzy nikogo stąd nie wypuszczę, naprawdę. To tylko sprawdźcie dokładnie, dobrze? Swój zawód, żeby nie miał literki A. I sprawdźcie, jakie propozycje już były, bo to każdy nowy pomysł oczywiście nagradzam. Nie może być portier, nie może być pucybut, nie może być fryzjer, nie może być komornik. Dzień dobry. Dzień dobry. Może ekspedient? Jeszcze raz? Ekspedient. Ekspedient? Nie ma. Nie ma litery A, rzeczywiście. I teraz uwaga, uwaga, uwaga. Nie płacę pani 50 zł, płacę pani nagrodę gwarantowaną. A teraz, proszę pani, walczymy o bonus. Czy jest pani gotowa? Mam dla pani 5 pytań, mamy 30 sekund. Jestem. Pytanie pierwsze. Ile ksiąg liczy pan Tadeusz Adama Mickiewicza? O matko, 12. Podaj wzór chemiczny tlenku węgla. O matka, tego to nie wiem. Tlenek węgla, niech sobie pani przypomni z chemii. No jakie tam, co miał węgiel, co miał tlen? No nie mam pojęcia. Nie wie pani. Dobra, to w takim razie już powiem. CO, ja powiem tak, no też orłem z tej chemii nie byłam, a jeszcze do tego nerwy są, jak jesteśmy na antenie, to ciężko jest nam się skoncentrować. Ale gratuluję pani serdecznie, wygrała pani nagrodę gwarantowaną. I kochani, proszę mi na drugi raz wierzyć i nie mówić jakichś zawodów leśniczy, komornik. Jeżeli mówię, że jest to zawód popularny, wykonywany przez dużą ilość osób, no to tak właśnie jest. Na pewno spotkaliście jakiegoś ekspedienta dzisiaj, prawda? Wychodząc do pracy czy wracając z pracy, gdzieś tam zawsze do tego sklepu trzeba zajrzeć. Dobra, już tam kartka mi nie będzie potrzebna, kochani. No i teraz mamy kolejną zagadkę i uprzedzałam, że będzie naprawdę trudniej. Zagadki dla spostrzegawczych reżyser przygotował. Słuchaj, mam taką propozycję, żebyśmy pokazali tę zagadkę od razu na pełnym ekranie. Powiększmy ją troszkę przede wszystkim, bo ta zagadka nie należy do łatwych. Pokażmy ją na pełnym ekranie i powiększmy troszeczkę, żeby łatwiej było ludziom poszukać tej różnicy. Kochani, musimy znaleźć jedną różnicę między tymi obrazkami. Jeżeli jest osoba, która wypatrzy te różnice, błyskawicznie niech wybiera numer do studia 704 304 304. Kochani, zostawiam Was sam na sam z zagadką. Ja tutaj oczywiście cały czas jestem i jak tylko będziecie mieli po prostu wypatrzoną tę różnicę, to od razu wybierajcie 704 304 304.
Kochani, kto? Czy jest osoba, która teraz wykorzystała ten moment, kiedy zagadka jest na pełnym ekranie i już wybiera numer 704-300-4304? W każdej chwili mogę usłyszeć telefon, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Szybciutko radzę, kochani, wziąć udział w naszej zabawie. No, uwaga. Kto wybierze ze mną numer? Zagadka już z nami chwilkę jest na ekranie, więc już powinna być osoba, która ma rozwiązaną zagadkę. Kochani, szybciutko. Czekamy. Uwaga, 50 zł przede wszystkim czeka. No. No co z tą panią jest nie tak? Znaczy z tą panią jest wszystko tak. Wszystko jest w porządku z tą panią. Myślę, że ta reżyserka też się ze mną zgodzi. Ale na jednym zdjęciu jest coś innego. Coś tam w którymś miejscu jest właśnie nie tak. Coś tam, taki drobny szczegół. Ja wiem, że to jest bardzo subtelny szczegół. Zresztą reżyser mi powiedział, że jest to taka bardzo drobna różnica. Ale myślę, że komuś, jak ta zagadka była na pełnym ekranie, to komuś udało się ten szczegół wypatrzeć. No, 50 zł czeka. Teraz wybieraj numer 704-300-4304, bo jestem pewna, że nie tylko ty ten szczegół wypatrzyłeś, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy wybierze numer, wpadnie do mnie do studia i zgarnie 50 zł. Mówiłam, kochani, przy tamtej zagadce, że zagadki następne będą już dla konkretnej takiej grupy osób. No nie zdradziłam, jakie to będą, ale teraz już widzicie, że są to zagadki na spostrzegawczość, więc mówiłam, żeby brać udział w tej poprzedniej zagadce, bo tamta zagadka była dla każdego. Był prosty zawód popularny w kopercie, zawód ekspedienta. No to tak jak mówiłam, naprawdę prosta to była zagadka, ale to była zagadka na rozgrzewkę. Teraz już te zagadki bardziej hardkorowe, ale za moment może ktoś rozwiąże. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, u jednej pani jest większa kokarda. Doskonale, brawo, 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 brawa, brawa. Naprawdę świetny ma pani wzrok, świetnie pani to wypatrzyła. No i teraz niech żałuje ktoś, kto nie wybrał numeru, kto też znalazł tę różnicę. Bo naprawdę pani fajnie sobie zarobiła szybciutko 50 zł, kochani. No i kolejna szansa dla kolejnej osoby, jeżeli ktoś przegapił tamtą zagadkę, no to teraz zagadka kolejna, również za 50 zł. I co my musimy znaleźć? No, co, mamy dwie różnice? Dwie różnice mamy znaleźć między tymi obrazkami, no to jest już trudniej, bo jeżeli ktoś znajdzie jedną różnicę, to jeszcze niech nie wybiera numeru telefonu. Wybierz numer telefonu w momencie, jak będziesz miał kompletną odpowiedź. Jak masz jedną różnicę znalezioną, to super, gratuluję, ale musisz jeszcze jednej poszukać. Nie dzwońcie do mnie z jedną różnicą, bo nie będę mogła zapłacić pieniędzy, a podpowiecie komuś innemu, bo może ktoś znalazł na przykład tę drugą różnicę. Chociaż zwykle to jest tak, że jak są dwie różnice, to jedna jest łatwiejsza, a druga to jest już wtedy taka bardzo ukryta. Także tę jedną jakoś tak znajdujemy, cieszymy się, a to chyba taka jest na pocieszenie, prawda? A z drugą zwykle jest problem, przynajmniej ja tak mam z tymi zagadkami, że jak szukamy dwóch różnic czy trzech różnic, to tę jedną różnicę znajduję praktycznie od razu, a potem w zasadzie jestem taka szczęśliwa, że za chwilkę znajdę drugą, a potem z tą drugą różnicą się męczę i szukam, szukam i nie mogę znaleźć. I rzeczywiście jest duża różnica w stopniu trudności między tymi różnicami, także macie pierwszą? No, kochani, szybciutko! Mam nadzieję, że już ktoś wybiera numer, no chociaż nie wiem. No wiem, że jedna pani jest spostrzegawcza przed telewizorem, także oby pani udało się znaleźć tutaj te dwie różnice. Ja jestem bardzo kiepska w tego typu zagadkach, mimo że dzisiaj mam okulary nawet, ale naprawdę, kochani, no nie widzę tych różnic. Przy tamtej zagadce też nie widziałam, że ta kokarda jest większa, także naprawdę ogromne gratulacje, że pani to wypatrzyła. No. Tutaj trzeba na pewno podejść bliżutko do telewizora przy tej zagadce i po prostu tak szczegół po szczególe obejrzeć. I jeden i drugi obrazek. Dokładnie od dołu do góry po prostu obejrzeć te obrazki i może się uda. Jeżeli już widzisz, to łap za telefon i wybieraj numer.
Bo tak jak mówię, cały czas obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Mimo, że te zagadki no, są dla takiej garstki osób raczej, ale może się okazać, że dwie osoby wpadną w tym samym momencie na pomysł, jakie są to różnice. No i wtedy zależy od tego, kto pierwszy wybierze numer, ten pierwszy wpadnie do mnie do studia. Na razie chyba nikt nie ma kompletu różnic, no bo nie słyszę telefonu. A jeżeli ktoś ma, no to błyskawicznie niech ten numer wybiera. Dwie różnice. Musimy je znaleźć, kochani. Nie mamy innego wyjścia. Szukamy. Szukamy, szukamy. I na pewno za chwilkę ktoś znajdzie. No. Jedna osoba. Naprawdę wystarczy mi jedna osoba, która wypatrzy te różnice, wybierze numer i zabierze 50 zł. Już bardzo fajny mamy dzisiaj wynik, bo dwie osoby już wygrały pieniądze. Teraz jest godzina, dochodzi godzina piąta, no to już pewnie część osób wróciła z pracy, także może więcej osób jest przed telewizorem. No mam nadzieję, bo jeszcze sporo zagadek przed nami, także mam nadzieję, że nam się grono widzów powiększa. W tym momencie walczymy o 50 zł. Na razie na ekranie zagadki na spostrzegawczość. Szukamy dwóch różnic. Przeczytajcie dokładnie zawsze polecenie, bo też nie mogę cały czas powtarzać, że chodzi o dwie różnice, więc dokładnie zawsze jak zobaczycie zagadkę, czytajcie polecenie, żeby nie było tak, że wpadnie do mnie do studia osoba i poda mi jedną różnicę. Pamiętajcie, że muszę mieć kompletną odpowiedź, czyli dwie różnice między tymi dwoma obrazkami. O, reżyser troszkę tutaj przyspieszył, mówi, że kończymy zagadkę. Spokojnie, spokojnie reżyserka, bo my szukamy dwóch różnic, a zwykle właśnie jest tak, w momencie już się nauczyłam, że tak robisz te zagadki, że jak szukamy dwóch różnic, to pierwszą różnicę rzeczywiście można dosyć szybko znaleźć, a z drugą różnicą jest problem. Wiesz co, powiększ może na chwilkę te zdjęcia. Przy poprzedniej zagadce właśnie jak powiększyłeś te zdjęcia, to to pomogło, dobrze? To może tylko, że... O! Tak, niech zostanie. One teraz są większe, także może będzie łatwiej widzom znaleźć. Szukamy. Reżyser pogania, bo on chce wszystkie zagadki, które przygotował, zrealizować, więc dlatego on tak pogania. Reżyser pewnie myślał, że tę pierwszą zagadkę jeszcze szybciej rozwiążemy, no bo zawód ekspedienta to był bardzo prosty zawód i popularny, ale i tak nam bardzo fajnie poszło. Już trzecia zagadka w dzisiejszym programie, także naprawdę mamy świetny taki wynik, także oby się utrzymał do końca dzisiejszego programu. Kochani, trzecia osoba ma szansę zarobić pieniądze w dzisiejszym programie Łowcy Nagród. Zapraszam do wybrania numeru osoby, która znalazła już dwie różnice między tymi obrazkami. No, czekamy. Czy jest ktoś tam przed telewizorem, komu już się udało? No, tak jak myślałam, no jedną pewnie macie różnicę i problem polega w znalezieniu tej drugiej, tak? Zwłaszcza, że tutaj ten strój tej pani jest cały taki w zasadzie w kolorach różu, w różnych odcieniach różu i ciężko jest nam w tym momencie właśnie wyłowić te różnice. Jeszcze mamy jakieś tam detale, jakieś tło, także te różnice mogą być wszędzie, a zwykle właśnie jak szukamy dwóch różnic, to ta druga różnica jest naprawdę bardzo taka drobna, delikatna, to jest taki niuansik. Ale nie poddajemy się. Jeżeli macie jedną różnicę, to naprawdę poświęćcie chwilkę, żeby znaleźć tę drugą. A jeżeli macie dwie, no to błyskawicznie wybierajcie numer telefonu, bo za chwilkę usłyszymy się w studio. Jeżeli tylko są dwie osoby, znaczy dwie osoby, no właśnie, no jeżeli są dwie osoby przed telewizorem, które znalazły te dwie różnice, no to wygra pieniądze ta, która pierwsza wpadnie do mnie do studia. Wybieram numer. Kto wybiera ze mną? 704-304-304. Dwie różnice. Pamiętajcie. Nie będę mogła zapłacić za jedną. Domyślam się, że zagadka jest trudna. Ale może komuś się już udało. Kochani, ja czekam. No. No i co się dzieje? Jednak tak jak myślałam, czyli ta druga różnica jest bardzo, bardzo taka ciężka do wypatrzenia, tak? Tak to jest, jak gramy właśnie dwie, trzy różnice, to tę pierwszą da się znaleźć, a potem
tą drugą jest ogromny problem. Dlatego jak tylko udało ci się znaleźć tą drugą różnicę, to wykorzystaj to, że być może jesteś jedyną osobą przed telewizorem, która ma tę kompletną odpowiedź. I za momencik wygrasz 50 zł, jeżeli tylko wybierzesz numer 704-304-304. Reżyser nas informuje, że jest koniec zagadki, także radzę się pospieszyć, bo za moment może być po prostu już po zagadce. Za chwilkę może się okazać, że będzie za późno, że reżyser zaznaczy w tych czerwonych kółkach, gdzie te różnice były i będziemy biec do kolejnych zagadek. Jak ktoś jest dobry w tych zagadkach na spostrzegawczość, to je wykorzysta, że teraz właśnie te zagadki na ekranie są. Za moment może będzie coś innego. Teraz zagadka na spostrzegawczość. Trzecia zagadka w dzisiejszym programie, no i trzeci zwycięzca, mam nadzieję, że za momencik się pojawi tutaj u mnie w studio. Trzecia osoba ma szansę wygrać pieniądze, kochani. No, kto to będzie? Jak na razie wynik mamy 2-0 dla pań, także zobaczymy, kto teraz wybierze numer i kto wpadnie do mnie do studia, kochani, bo kończymy zagadkę. Muszę usłyszeć teraz o rozwiązanie. Dzień dobry! Dzień dobry. Poproszę te różnice. Piesek ma łapkę więcej białą jeden i na torebce jest taki biały znak. Reżyser mówi, że dobrze, ja nawet powiem wam, że nie przyglądałam się, bo naprawdę ciężko jest wypatrzeć. No widzę teraz rzeczywiście ten jakiś biały znak na torebce po lewej stronie. Gratuluję pani serdecznie, 3-0 dla pań dzisiaj. I co, biegniemy szybciutko do kolejnej zagadki, no bo widzę, że widzą świetnie idzie. To dobrze, że zostałeś przy tych zagadkach na spostrzegawczość, bo naprawdę dobrze, dobrze tutaj ludziom idzie. Szukamy dwóch różnic między obrazkami. Kochani, no przypuszczam, że sytuacja podobna co przy tamtej zagadce, czyli jedna różnica może jakoś tak bardziej widoczna, druga bardziej ukryta. Kochani, szukamy. Pierwsza osoba, która wypatrzy dwie różnice, niech wybierze numer 704-304-304. No. Ale wiesz co, to może dawaj stówkę, bo jakoś tak wydaje mi się, że ta zagadka jest jakaś trudniejsza. 100 zł. Dla kogo? O, wiesz co, wydaje mi się, że trzeba tę zagadkę pokazać od razu na pełnym ekranie, dobrze? I powiększ ją, przede wszystkim powiększ tę zagadkę i pokaż ją na pełnym ekranie. A co ty mi mówisz, że trzech różnic szukamy? No to ty teraz mi o tym mówisz? Jak to trzech? Przecież były dwie, że teraz nagle się okazała trzecia, no to przecież... To tak, przede wszystkim daj bonusa i to od razu ja poproszę 1500 zł. Skoro trzy różnice, to po 0,5 tysiąca za różnicę poproszę. 1500 zł dawaj i wrzucaj zagadkę na pełen ekran. I troszkę ją powiększ i daj na pełen ekran. Kochani, do wygrania nawet 1500 zł, ale zagadka jest bardzo trudna, bo okazało się, że tutaj są trzy różnice, więc skoro okazało się po jakimś czasie, to znaczy, że ta trzecia różnica naprawdę jest jakaś bardzo drobna, bardzo szczegółowa. Naprawdę troszeczkę się obawiam tej zagadki. Troszkę się boję. Wykorzystajcie ten moment, kiedy zagadka jest na pełnym ekranie. Może właśnie komuś się uda znaleźć te różnice, bo to są niuansiki. Trzeba teraz podejść bliziutko do telewizora i po prostu no, zrobić wszystko, żeby znaleźć. Szukamy, kochani. 704-304-304. Czy jest ktokolwiek? Jedna osoba? Kochani, ja tutaj cały czas jestem. Ja cały czas czekam na jedną osobę. Jeżeli tylko widzicie, błyskawicznie wybierzcie numer. Jedna osoba. Czekamy.
Kochani, ja tutaj w studiu jestem cały czas i jak tylko usłyszę telefon, od razu wracamy do studia i walczymy o 1500 zł. 500 za różnicę wychodzi, tylko pamiętajcie, że ja muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, czyli muszę usłyszeć osobę, która znalazła 3 różnice między tymi obrazkami. Domyślam się, że są to niuanse, prawda, reżyserka? No są, no mówisz, że to są bardzo takie szczegółowe, drobne, takie różnice, takie drobiażdżki i dlatego trzeba mieć naprawdę wyjątkowy wzrok. No ale może komuś się uda. Mamy zagadkę na pełnym ekranie, zagadka jest lekko powiększona. Mamy 1500 zł do wygrania. Jak tylko usłyszę telefon, od razu wracam do studia. Czy jest osoba, która szuka w ogóle? No mam nadzieję, że szukacie. Dobra, kochani, nie przeszkadzam, szukajcie. Na pewno ktoś za chwilkę tutaj do mnie do studia trafi. Wiem, że 2 osoby są przed telewizorem, które szukają tych różnic, no bo udało się paniom rozwiązać poprzednie zagadki. Także bardzo mnie to cieszy, że przynajmniej 2 osoby bardzo spostrzegawcze przed telewizorem są. Kto pierwszy, ten lepszy. 1500 zł. 3 różnice. Ja wiem, że po całym dniu pracy to możecie być zmęczeni. Wzrok od komputera pewnie jest zmęczony. I teraz reżyser każe nam szukać różnic. Średnio lubię te zagadki właśnie dlatego, że program mamy w takich godzinach, że jesteście zmęczeni w posiedzeniu cały dzień przed komputerem. No 8 godzin przed komputerem. I teraz jak reżyser każe nam znaleźć te różnice, to jest ciężko, bo wzrok po prostu jest zmęczony i nie funkcjonuje tak dobrze jak rano. No ale może komuś się uda, może ktoś dzisiaj miał lżejszy dzień w pracy. Kochani, szukamy. Na pewno jest niewiele osób przed telewizorem, więc warto podjąć wyzwanie, warto poszukać. Jeżeli macie chwilkę, spójrzcie na te obrazki. Czekamy. Kochani, zbliża się godzina 17. Także jeżeli ktoś teraz wrócił z pracy, włączył telewizor, to zanim zasiądzie do jakiegoś obiadu, czy tam już może kolacji, to niech spojrzy na tę zagadkę. Jeżeli jesteś dobry w szukaniu różnic, to na pewno ci się uda. Możesz zarobić nawet 1500 zł. Czy jest osoba, która ma na przykład już 2 różnice? No to jeżeli masz 2 różnice, to jesteś bardzo blisko, żeby wygrać te pieniądze. Jeszcze potrzebujesz znaleźć 3. 3 różnice i wybieraj numer 704 304 304. No. Kochani, ja tutaj stoję i czekam. Jestem zakryta tutaj tym tłem, ale to właśnie po to, żeby łatwiej było wam znaleźć te różnice. Ja tutaj naprawdę jestem najmniej istotna. Najważniejsze jest to, żeby ktoś znalazł te 3 różnice, wybrał numer i wygrał nawet 1500 zł. No ale najpierw trzeba te różnice znaleźć. Kochani, szukamy. Podejdźcie blisko do telewizora. To jest taka moja wskazówka, żebyście no podeszli do telewizora i tak fragment po fragmencie po prostu obydwa obrazki obejrzeli. Od dołu do góry, obejrzyjcie je. Gdzieś tam te różnice są, to są bardzo drobne różnice, ale one naprawdę są, to są niuanse. Ale uda się, na pewno się komuś uda. Thank you.
Wykorzystajcie to, bo za momencik wrócimy do studia. Wykorzystajcie to, że zagadka jest powiększona i jest na pełnym ekranie. Teraz szukajcie tych różnic. Oczywiście nie czekajcie, aż wrócimy do studia, bo w każdej chwili mogę usłyszeć telefon i wtedy błyskawicznie wracamy do studia, walczymy o 1500 zł z osobą, która wypatrzyła 3 różnice. No i? Czy komukolwiek się udało? Pewnie jeszcze nie, no gdyby się komuś udało, to bym usłyszała tutaj telefon, więc przypuszczam, że jeszcze szukacie. Może ktoś znalazł 2 różnice, ale szuka tej trzeciej. No niestety, tutaj reżyser nam powiedział, że musimy znaleźć 3 różnice. Na początku były 2, teraz powiedział, że jest jeszcze trzecia, więc obawiam się, że ta trzecia różnica jest bardzo, bardzo trudna do znalezienia. No ale szukamy. 1500 dla osoby, która jako pierwsza wypatrzy te 3 różnice. Ja muszę mieć kompletną odpowiedź. Nie ma innej możliwości. Jedyna droga, żeby trafić do studia, to wybranie numeru. Ten numer widzicie na dole ekranu i on jest dla telefonów stacjonarnych i komórkowych. To jest program na żywo. Teraz muszę usłyszeć telefon. Czekamy. No może już ktoś znalazł. Może za chwilkę się doczekam. Kochani, walczymy. Nie poddajemy się. Jak mamy 2 różnice znalezione, to naprawdę trzeba znaleźć tę trzecią. Weźcie pod uwagę, że dzisiaj niewiele osób jest przed telewizorem. Więc konkurencji nie macie. Jeżeli tylko macie chwilę, poszukajcie tych różnic. 1500 zł nawet możecie wygrać. No i? Kochani, wybieramy numer. Jak mamy 3 odpowiedzi, 3 różnice, od razu wybieramy numer. Ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie ma takiej osoby. No chyba reżyser źle zrobił, że kazał nam znaleźć 3 różnice. Chyba ta trzecia różnica to jest naprawdę jakiś taki subtelny szczegół, bardzo ciężki do wypatrzenia. No ale szukamy, szukamy. Pierwsza osoba, która znajdzie 3 różnice, wybiera numer. Kto pierwszy trafi do mnie do studia, ten wygrać może nawet 1500 zł. No. Nie widzicie, tak? Jednak... Wiesz co,
dałeś trzy różnice do znalezienia, co jest dla mnie bezsensem, bo się okazuje, że ta trzecia jest chyba prawie że niemożliwa do odnalezienia, to jeżeli ktoś ma naprawdę tak się wpatrywać w tę zagadkę, to daj 3000 zł, bo w tę zagadkę po prostu trzeba się wgapiać, wpatrywać, tutaj centymetr, chyba milimetr po milimetrze oglądać, żeby znaleźć ten subtelny szczegół. 3000 zł poproszę. Niech sobie taka osoba zarobi naprawdę fajne pieniądze. Po całym dniu pracy ty dajesz tak trudną zagadkę. Tym bardziej, że pokazałeś, że jest to ostatnia szansa na rozwiązanie zagadki. Dawaj 3000 zł. W ogóle jak możesz po całym dniu pracy dawać ludziom tak trudną zagadkę? Przecież cały dzień ludzie wpatrują się w komputer i teraz mają oglądać bardzo dokładnie dwa obrazki. Wzrok jest zmęczony, jest naprawdę ciężko znaleźć te trzy różnice. Ale kochani, wywalczyłam dla was 3000 zł, czyli wychodzi 1000 zł za różnicę. Ale pamiętajcie, że ja muszę usłyszeć tutaj kompletną odpowiedź. Trzy różnice muszę usłyszeć tutaj w studio. Kochani, tylko reżyser daje znać, że jest to ostatnia szansa na rozwiązanie tej zagadki. Daje nawet 3000 zł. Trzy osoby dzisiaj już wygrały pieniądze. Czekamy szybciutko na czwartą osobę. No oby się nie okazało, że zagadka jest za trudna z powodu tej jednej różnicy, którą reżyser nam dorzucił. Trzy różnice musimy aż znaleźć. Szukamy, wykorzystajcie to, że jeszcze zagadka jest w powiększeniu. Szybciutko. Jak ktoś znajdzie, błyskawicznie wybiera numer do studia. 704 304, 304. Jedna osoba. No, czekamy. No i? Kochani, 3000 zł. Wiem, że zagadka jest bardzo trudna i wiem, że ciężko jest wam znaleźć te różnice. No reżyser po prostu po 30 sekundach zmienia polecenie, że mamy znaleźć trzy różnice. Czyli co, wypatrzył jeszcze po prostu jakąś różnicę, czy co? Czy grafik, który układa te zagadki, nagle stwierdził, że jednak są trzy różnice. No w ogóle to jest jakiś bezsens, bo ta trzecia różnica musi być bardzo trudna do znalezienia. Co z tego, że płacimy nawet 3000 zł, skoro to są takie niuansiki? No boję się, czy będzie osoba, która ma po pracy siłę wpatrywać się w dwa obrazki. To jest piątek, ludzie są po całym tygodniu pracy, ludzie są zmęczeni, chcą odpocząć. Słuchajcie, zróbmy tak, jeszcze chwilkę czekam, ale jeżeli się okaże, że nie ma osoby, która wypatrzyła te trzy różnice, no to po prostu będę musiała, no co, no poprosić reżysera, żeby zmienił chyba zagadkę. Dobra, ale skoro jest ostatni moment, to zaproponujmy może 5000 zł. Jest piątek, nie udało się dzisiaj tego bonusa oddać, może tym razem się uda. Dosłyszeliście, pierwsze pytanie, jakie było, pierwsze pytanie, jakie ci zadaliśmy? A, ile ksiąg ma pan Tadeusz Mickiewicza? No to 12, pani odpowiedziała oczywiście prawidłowo. No i na tym drugim pytaniu z chemii się pani wyłożyła. Tlenek węgla. No, trzeba pamiętać, no, węgiel C, tlen O, prawda? No i CO, prawda? No to tak. Tak wyszło. No tak też nie byłam naprawdę jakimś orłem z chemii. Ale stres to jest stres. No akurat to wiedziałam, ale gdybym była też pewnie zestresowana, gdybym zadzwoniła gdzieś tam i ktoś by mi nagle zadał pytanie, to może bym też po prostu poległa na tym. Także nie dziwię się pani, naprawdę. Ale mam nadzieję, że teraz ktoś ten bonus ze sobą zabierze. Nawet 5000 zł możecie wygrać. Także trzeba tylko na początek no, pokonać te obrazki. No trzeba znaleźć te trzy różnice między tymi obrazkami. Jedna osoba, która wypatrzy te trzy różnice,
ma szansę zabrać ze sobą stąd ze studia 5000 zł. Czekamy. 704-304-304. Ten numer telefonu prowadzi tutaj do mnie do studia właśnie po te 5000 zł. No, czy komuś pomogło, jak zagadka była w powiększeniu? Czy chociaż jedna osoba wypatrzyła te trzy różnice? Czekamy. Miejmy nadzieję, że się uda. Że ktoś z Was znalazł te trzy różnice. No. Czekamy. No kochani, szybciutko, to jest ostatni moment na rozwiązanie tej zagadki. Reżyser daje nam aż 5000 zł, ale zafundował nam bardzo trudną zagadkę. Trzech różnic aż szukamy. Czy komuś uda się znaleźć? Jejku, kochani, no mam nadzieję, że wykorzystaliście ten moment, jak zagadka była w powiększeniu, że obejrzeliście te obrazki od stóp do głów. Ale niestety chyba one są tak szczegółowe, te różnice, to są takie niuanse, że chyba nikomu się nie udało. Może ktoś wypatrzył dwie różnice. No ale tutaj trzeba mieć kompletną odpowiedź, czyli ja muszę w studio usłyszeć trzy różnice. No niestety. Nie mogę tutaj zmienić polecenia reżysera. Jeszcze chwilkę poczekaj. Nie pokazuj rozwiązania. Kochani, 5000 zł nawet do wygrania, ale to przez ostatni moment dla osoby, która widzi te trzy różnice. Nie mogę zmienić polecenia reżysera, naprawdę kochani, bardzo bym chciała, żebyśmy szukali dwóch różnic, bo może jest przed telewizorem osoba, która znalazła dwie różnice, ale chyba nie ma osoby, która znalazła trzy różnice, bo nie słyszę tutaj w studio telefonu. Nie wiem, kochani, co się dzieje, czy po prostu zagadka jest za trudna, czy nie macie czasu. Przypuszczam, że jedno i drugie, no zagadka jest trudna, wymaga dużej ilości czasu, a tego czasu w piątek nie mamy. No nie chce nam się szukać jakichś różnic, mamy naprawdę ciekawsze rzeczy do zrobienia niż poszukiwania jakichś różnic, kochani. Także jeżeli jest osoba przed telewizorem, które się udało wypatrzeć te różnice, to niech wybierze numer do studia, bo jest pewnie jedyną osobą, która ma tę kompletną odpowiedź. 5000 zł nawet możesz wygrać. Będziesz czwartym zwycięzcą w dzisiejszym programie. Kochani, dlaczego reżyser napisał, że jest to ostatni moment? Bo ma jeszcze przygotowane zagadki, także prawdopodobnie z innej kategorii, no bo już chyba trudniejszej z tej kategorii się nie da wymyślić. Już chyba trudniejszej się nie da. Kochani, szukamy, szukamy. No. No nie słyszę, no nie słyszę telefonu, zagadka jest po prostu za trudna. Niepotrzebnie zmieniłeś to polecenie, że mamy znaleźć aż trzy różnice. No ten niuansik po prostu powoduje, że nie ma osoby przed telewizorem, która by te trzy różnice miała.
Reżyser, teraz umowa ręce, prawda? No dał tutaj nam polecenie, że szukamy trzech różnic, a nie dwóch. No i teraz po prostu zamilkł, uważa, że dał polecenie i teraz mamy czekać na osobę, która rozwiąże tę trudną zagadkę i nic go nie interesuje. No to pięknie po prostu, pięknie. 5000 zł daje, mówi, że jest to ostatni moment na rozwiązanie zagadki, a ja bym proponowała, żeby coś z tą zagadką zrobił, żeby były większe szanse, żeby ktoś mógł wygrać sobie te 5000, bo uważam, że w tym momencie nie ma osoby przed telewizorem, która by sobie z zagadką poradziła, która by znalazła te trzy różnice. I boję się, że nie znajdzie się taka osoba, bo jest piątek, ludzie są zmęczeni po całym tygodniu pracy, wpatrywania się w ekran komputera, no cały czas pracujemy przed tym komputerem, wgapiamy się w ten monitor i nasz wzrok naprawdę jest zmęczony. Poza tym zaczął się sezon alergiczny. Ludzie cierpią na alergię, czego przykładem jestem ja, stąd właśnie te okulary. No i właśnie, kochani, w momencie, tak jak ja mam alergię, to czy ja bym była w stanie rozwiązać taką zagadkę? Albo po całym dniu ślęczenia przed komputerem nie mogłabym tego zrobić? Bo to są niuansiki. Tutaj w tej zagadce musimy się koncentrować na niuansach. A ten trzeci to jest naprawdę taki niuans niuansów. To jest jakiś bardzo, bardzo drobny szczegół, reżyser powiedział. Ale powiedział, że nie odpuści. Że płaci nawet 5000 zł i nie odpuści. Szukamy trzech różnic. Dobra, skoro to jest ostatnia szansa, mówisz, to ja poproszę o 7000 zł i albo się uda, albo zmieniamy zagadkę. Skoro mówisz, że nie odpuścisz. Sam mówisz, że szukamy eksperta, no to niech ten ekspert sobie naprawdę fajne pieniądze zarobi. Kochani, 7000 zł, ale to jest ostatnia szansa. Szybciutko. No i co? Nie ma osoby, która by znalazła te trzy różnice? Wcale się wam, kochani, nie dziwię. Reżyser moim zdaniem popełnia duży błąd, bo powinien zostać przy poleceniu, że znać dwie różnice, dać nawet mniej pieniędzy, ale już byśmy się doczekali telefonu. A teraz zagadka jest dla eksperta, a ja nie wiem, czy w piątek po południu tego eksperta znajdziemy. Gdyby to był jakikolwiek inny dzień, ale nie weekend i nie piątek. Chociaż nawet weekend byłby chyba lepszy, bo już troszeczkę byśmy wypoczęli po pracy. A w piątek jesteśmy tak zmęczeni, że nie chce nam się kombinować, szukać jakichś różnic, znowu wysilać, wytężać ten wzrok. To jest w ogóle jakaś katastrofa, no, dla oczu, żeby teraz męczyć wzrok jeszcze szukaniem jakichś drobnych, szczegółowych tam różnic, które są naprawdę ukryte niesamowicie. Ja ich nie znalazłam. Thank you.
No nie wiem, co mamy teraz zrobić. Naprawdę nie mam pojęcia, co mamy z tą zagadką zrobić. 7000 zł można wygrać. No to czekam po prostu na tego eksperta. No czekam na osobę, która będzie po prostu w stanie rozwiązać tę zagadkę. No bo skoro reżyser mówi, że nie odpuści, ja też nie chcę odpuścić tych 7000 zł. Ale reżyser mówi, że nie odpuści, że nie ułatwi tej zagadki, bo ja mówię, żeby odpuścił jakąś jedną różnicę, żeby wrócił do tego polecenia, że szukamy dwóch różnic. Ale powiedział, że nie zrobi tego. No to skoro powiedział, że nie odpuści, no to musimy po prostu wytężyć wzrok. No trudno, jeżeli mamy chwilkę, naprawdę warto popracować nad zagadką. Niewiele osób jest przed telewizorem. Niewielu osobom się chce teraz rozwiązywać tak trudną zagadkę. Więc jeżeli jesteś przed telewizorem, to gorąco namawiam cię do tego, żebyś chwilkę przy zagadce spędził, żebyś poszukał tych trzech różnic. Może ci się akurat uda. Może znajdziesz. Szukamy, kochani, szybciutko. No i? Kochani, nie możemy czekać dłużej. 7000 zł, ale na 10 ostatnich chwil. Uwaga! Kochani, w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Jak tylko masz te trzy różnice, wybieraj numer. Nie czekaj, zanim pojawi się tutaj zero. Kochani, 10 chwil dla bardzo spostrzegawczej osoby. Kochani, szybciutko. Jest osoba, która ma rozwiązaną zagadkę? Wybiera numer. No. Obawiam się, że takiej osoby chociaż może nie być. Obawiam się, że taka osoba na pewno nie w piątek po południu się może pojawić. Każdy inny dzień, ale nie piątek, kiedy jesteśmy zmęczeni po całym tygodniu pracy. To jest bezsensowna zagadka na taki dzień. I jeszcze zmieniłeś polecenie, że szukamy trzech różnic, a nie dwóch. Dobrze, że te 10 chwil jest. Może te 10 chwil kogoś zmobilizuje, albo może po prostu po tych 10 chwilach będziemy musieli zmienić zagadkę. Albo może reżyser ułatwi nam? Nie mam pojęcia, kochani. W każdej chwili mogę usłyszeć dźwięk telefonu, dlatego jak ktoś ma rozwiązaną zagadkę, wybiera teraz numer 704-304-304. No i? Dziewięć?
kochani, jedna osoba jest mi potrzebna. Naprawdę tutaj ja nie spodziewam się żadnych tłumów. Tylko boję się, czy w ogóle jest ta jedna osoba, która ma rozwiązaną zagadkę. Przypuszczam, że takiej osoby nie ma. Gdyby taka osoba była, to już bym usłyszała dźwięk telefonu. Domyślam się, że gdyby to był jakiś inny dzień, to usłyszałabym rozwiązanie, ale nie w piątek po południu. I ta trzecia różnica to jest naprawdę szczegół. To jest taki niuansik. Trzeba ten obrazek milimetr po milimetrze i jeden i drugi obejrzeć. I też nie jest powiedziane, że się znajdzie. Bo może być tak, że ktoś się będzie wpatrywał w ten właśnie punkt obrazka i wcale nie wypatrzy tej różnicy. To nie jest zagadka dla każdego. Tylko że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tę zagadkę właśnie reżyser wymyślił na dzisiaj. To jest zagadka, kiedy musimy mieć wypoczęty wzrok. Mogłeś dać tę zagadkę w weekend, kiedy jesteśmy już wypoczęci, nie wiem, w niedzielę na przykład. A w piątek to troszeczkę jest taki zły dzień na taką zagadkę. Kiedy właśnie tutaj potrzebna jest spostrzegawczość, taki sokoli wzrok. Mamy 9 chwil, zaraz się przekonamy, czy jest przed telewizorem osoba, której się udało znaleźć te różnice. Pamiętajcie, że nie czekamy do zera. Jak tylko mamy rozwiązaną zagadkę, od razu chwytamy za telefon. I stacjonarny, i komórkowy, ten sam numer 704-304-304. Kochani, ostatnie 9 chwil tej zagadki i kończymy. Reżyser powiedział, że nie odpuści różnicy żadnej. Szukamy 3 różnic i koniec, powiedział. Że płaci 7000 zł nawet. 8 chwil. No, zaraz zobaczymy, jak to będzie. W każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Czekamy. No. Słuchaj, to jest za trudna zagadka. Może jeszcze póki są te chwile, to ułatw tę zagadkę. Jakoś odpuść jedną różnicę, naprawdę. Póki mamy jeszcze te 8 chwil. Wiem, że mamy 7000 zł, ale widzisz, że ludzie nie widzą. A może ktoś wypatrzył dwie różnice. Skoro mamy jeszcze 7 chwil, to zmień polecenie, żeby ludzie szukali dwóch różnic. Może jest jedna osoba, która wypatrzyła te dwie różnice. Zostało 7 chwil, a ja się boję, że po prostu taka osoba się dzisiaj nie pojawi, która znajdzie te 3 różnice. Tu naprawdę trzeba mieć sokole oczy. Ja myślę, że ta trzecia różnica jest najtrudniejsza, dlatego właśnie proszę reżysera, żeby odpuścił tę jedną. Zrezygnuj z jednej różnicy. Większa szansa, że jest osoba, która znalazła dwie różnice niż 3. Na te 7 chwil. Nie, powiedział, że nie odpuści. Ale mamy ostatnie 7 chwil. I teraz albo ktoś wygra te 7000 zł, albo będziemy musieli mówić, że zmienić zagadkę. Może lepszym rozwiązaniem byłoby odpuszczenie jednej różnicy. Teraz, na te 7 chwil. I może się okaże, że jest przed telewizorem osoba, która wypatrzyła te dwie różnice. No może się tak okazać, że taka osoba przed telewizorem jest.
Oj, 7 chwil nam zostało. Reżyser jest nieugięty. Powiedział, że nie zmieni polecenia. Szukamy 3 różnic. No to tylko wierzę w was, że się pojawi jedna osoba, która będzie tym ekspertem, która znajdzie te 3 różnice. No może się jeszcze uda, jeszcze poszukaj. Jeszcze masz 7 chwil na to, żeby znaleźć te różnice, wybrać numer i wpaść do mnie do studia. Przypominam, że walczymy nawet o 7000 zł. Ale musimy zagadkę zaraz po prostu kończyć. To jest ostatnie 7 chwil. Ktokolwiek? Sześć chwil. Kochani, szukajcie. No nie jestem w stanie tutaj wpłynąć na reżysera. Powiedział, że interesuje go kompletna odpowiedź, czyli 3 różnice. No to tylko mogę powiedzieć, szukajcie tych różnic i liczyć na to, że komuś się w ciągu tych sześciu chwil uda, że komuś się uda znaleźć. No czekamy, po prostu czekamy. Może się uda. No zostało jeszcze 6 chwil, to jeszcze jest szansa. Pięć? Nie wiem, no wydaje mi się, że to jest za trudne, że powinieneś tę jedną różnicę odpuścić. Nie wiem, co zrobić. Wydaje mi się, że po prostu jest za mało osób przed telewizorami. Na tych 5 chwil byś odpuścił. Nie. Kochani, ogromna szansa dla osoby, która znalazła te 3 różnice. Bo naprawdę jest z tą zagadką problem. To jest jedna z trudniejszych chyba zagadek na spostrzegawczość, więc jeżeli jest jedna osoba, której udało się znaleźć te 3 różnice, to naprawdę gorąco namawiam, żebyś wybrał ten numer telefonu, bo za moment możesz być bogatszy nawet o 7000 zł. Ale zagadka trwa już tylko przez 5 chwil i w każdej chwili mogę kogoś w studiu usłyszeć. Możesz to być ty, jeżeli znalazłeś te różnice. Przypuszczam, że inne osoby odpuściły sobie poszukiwania, że już nawet nie szukają, stwierdziły, że zagadka jest po prostu za trudna. No pewnie ja bym też tak zrobiła. Więc naprawdę namawiam do znalezienia tej 3. różnicy. Jak masz 2, to szybciutko, może jeszcze zdążysz. No jeżeli ktoś ma kompletną odpowiedź, no to chyba sprawa jest jasna, że powinien wybrać ten numer. 704-304-304. Kochani, to jest program na żywo. I 3 osoby już w dzisiejszym programie wygrały pieniądze. 4. osoba w ciągu 5 chwil może zarobić nawet 7000 zł, tylko musi ten numer wybrać. I musi oczywiście mieć rozwiązaną zagadkę. Musi mieć znalezione 3 różnice między obrazkami. To są niuanse. I obawiam się, że problem tkwi właśnie w tej 3. różnicy. Czekamy. Kochani, 5 chwil. No i?
uwaga, 4 chwile. Czy jest osoba przed telewizorem, która ma te 3 różnice? Ja wiem, że zagadka jest za trudna. Naprawdę wierzę wam, że jest ciężko. I domyślam się, że większość osób już nie szuka w ogóle. Że stwierdziliście, że po prostu tych różnic w ogóle może nie ma. Ale one są, to są niuanse. I problem największy tkwi w tej 3 różnicy. To już jest taki niuansik, taki drobiażdżek. Ale ta różnica właśnie jest i ta różnica stoi pewnie komuś na drodze do wygrania nawet 7000 zł. Dlatego proszę reżysera, żeby odpuścił tę jedną różnicę. Bo nie słyszymy telefonu. Oczywiście w każdej chwili mogę usłyszeć telefon, ale ktoś musi znaleźć najpierw te 3 różnice, a obawiam się, że takiej osoby po prostu nie ma. 4 chwile mamy. No? Kochani, błyskawiczny telefon, no, błyskawiczna decyzja. Albo z waszej strony, albo ze strony reżysera. No ja muszę coś z tą zagadką zrobić, bo z drugiej strony jest mi szkoda tych 7000 zł. 4 chwile tylko mamy. Kręcimy, wybieramy numer, jak tylko mamy komplet różnic. A reżysera jeszcze raz proszę, żeby chociaż na te 4 chwile odpuścił. Odpuścił jedną różnicę. Dobra, czekamy. 704, 304, 304. No, uwaga. Trzy chwile. Ktokolwiek? Jeżeli tak, to teraz powinieneś wybierać numer. Za chwilkę będzie za późno. 704 304 304 i uwaga. Jedna osoba. Szybciutko. Czekamy. No. Trzy różnice, czy ktoś ma? Muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, nie mam innego wyjścia. 3 różnice muszę mieć. Czy komuś się udało je znaleźć? Kochani, jedna osoba. Wiesz co, daj na te 3 chwile jeszcze w powiększeniu, dobrze? Na te 3 chwilki. Ja wiem, że już nie mamy czasu, ale może komuś to pomoże. Jest po 17, ludzie wracają teraz z pracy. No, na te 3 chwilki, skoro nie chcesz odpuścić jednej chociaż różnicy, no to coś zróbmy, żeby ta zagadka została rozwiązana. Skoro mamy tylko 3 chwile, nie chcę, żeby te pieniądze się zmarnowały. Nie chcesz odpuścić, to powiększ chociaż tę zagadkę. Na 3 chwilki. Na koniec zagadki. Kochani, jestem tutaj i czekam na dźwięk telefonu. Mamy 3 chwile. Thank you.
Kochani, musimy tę zagadkę już kończyć. Mamy dwie ostatnie chwile. Jeszcze przez ten jeden moment zagadka będzie na pełnym ekranie. Wykorzystajcie ten moment. Uwaga! Czy jest osoba, która znalazła trzy różnice? Kto widzi? 704, 304, 304. Ostatni moment. Za chwilkę będzie za późno. Jeżeli jest ktokolwiek przed telewizorem, kto widzi te trzy różnice, niech teraz wybiera numer. To już chyba nawet nie jest czas na szukanie. To jest czas na wybieranie numeru. Jedna osoba, ostatni moment zagadki. Szybciutko. Za chwilkę wrócimy do studia. Za chwilkę ktoś tutaj wybierze numer, ktoś zadzwoni, ktoś wpadnie do studia. Trzy różnice, kochani, no wierzę w to, że jest osoba przed telewizorem, której się udało. No i nareszcie, lepiej późno niż wcale, reżyser wpadł na pomysł, żeby po prostu zmienić polecenie i żebyśmy szukali dwóch różnic. Jeszcze zmień, bo tam masz znaleźć trzy różnice między obrazkami, to zmień tam jeszcze, żeby... Jeżeli ktoś, kochani, ma dwie różnice, to szybciutko niech wybiera numer. Jeszcze zdążysz, jest zero na ekranie, ale reżyser w ostatniej chwili zdecydował się, żeby zmniejszyć te różnice, żeby zmienić polecenie. Nikt nie widzi, zobaczył. I teraz szukamy dwóch różnic.
Uwaga! Dodaj jeszcze moment. Kochani, teraz. Dwie różnice. Czy ktoś miał? 704, 304, 304? No i... Uwaga! Ostatni moment. Szybciutko. Kto wykorzysta to? Kto wykorzysta to, że reżyser na ten ostatni moment zdecydował się zmniejszyć ilość różnic? Dwie różnice. Czy jest osoba, której się udało? Może była jedna osoba, której się udało dwie różnice znaleźć. Wybierz numer. Kochani, musieliśmy coś zrobić, bo szkoda tych 7000 zł, a widzę, że jest problem z tą zagadką. No ale może teraz, uwaga, czekamy. Dwie różnice. No ktoś powinien znaleźć te dwie różnice, komuś się powinno udać. Czekamy, czekamy. Wybierzcie numer ze mną. 704, 304, 304. Jeżeli jest jedna osoba, która ma dwie różnice między tymi obrazkami znalezione, niech wybierze numer, za chwilkę wpadnie do studia. Czekamy. No. No chyba nie widzą ludzie, ale może... No, jedna osoba. Odjęliśmy jedną różnicę, ale na ostatni moment. Może była jedna osoba, tylko teraz na przykład wyłączyła telewizor, bo nie mogła tej trzeciej różnicy znaleźć. Kochani, nawet 7000 zł za dwie różnice. Ktokolwiek? Jak jest trudna zagadka i mało osób zna rozwiązanie, no to niektórzy muszą wybrać ten numer ponownie. Zobaczcie, jak była prosta zagadka, szukaliśmy zawodów bez literki A, no to słyszałam telefon za telefonem. Bo to było po prostu łatwiej, każdy tutaj mógł wpaść do studia. No, kochani, za chwilkę mogę kogoś usłyszeć, w każdej sekundzie. Wybierz numer razem ze mną, 704, 304, 304. Szukamy dwóch różnic. Jest trudno, sami widzicie, co się dzieje, ale może komuś się udało. Czekam jeszcze chwilę, uwaga. Teraz nie zmienię tej zagadki, kiedy szukamy dwóch różnic. 7000 zł. Moment, moment, reżyserka, czekamy. Kochani, kto? To jest nawet 7000 zł. Nawet tyle pieniędzy możesz wygrać, jeżeli widzisz te dwie różnice. Tutaj wszystkie trzy różnice są sprytne, dlatego reżyser odpuścił jedną. To zawsze większa szansa, że jest przed telewizorem osoba, która znalazła dwie niż trzy różnice. Ale te dwie też są bardzo sprytnie ukryte. Czy jest jedna sprytna osoba, której udało się te dwie różnice wychwycić? Wyłowić. Nie wybieraj numeru, jeżeli widzisz jedną różnicę. Wybierają numer tylko te osoby, które znalazły między tymi obrazkami dwie różnice. No, czekamy. Jedna osoba. Nie widzą ludzie. No mówiłam, że nawet jak zrezygnujesz z tej jednej różnicy, to aż tak bardzo nie ułatwi zadania. Dalej jest trudna zagadka. To wszystko są niuansiki.
Poczekaj, teraz to poczekaj. Ktoś musi wrócić się przed telewizor, bo może był ktoś, kto miał dwie różnice, tylko szukał tej trzeciej, zdenerwował się i przełączył po prostu telewizor. Ale może ktoś wróci za chwilkę. Poczekajmy. Na pewno się uda. Ktokolwiek? Moment, nie wyświetlaj tych różnic. On zaraz wyświetli te różnice w tych czerwonych kółkach. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Czy jest ktokolwiek? Jedna osoba. Uwaga! Dwie różnice? Kto? Kto znalazł dwie różnice? Kto wykorzysta teraz ten moment, kiedy jest trudna zagadka, kiedy płacimy nawet 7000 zł? Nie możemy dłużej czekać. Muszę usłyszeć teraz telefon. Czy jest jedna osoba, która ma te dwie różnice? Tylko taka osoba wybiera numer. A reżysera proszę, żebyśmy jeszcze troszkę poczekali. Sekundkę, może ktoś wróci. Może ktoś wróci, kto miał właśnie te dwie różnice znalezione. Mówiłam, żeby wcześniej zmienić polecenie. Żeby ludzie szukali dwóch różnic. Bo teraz wiele osób mogło się zdenerwować. Bo najgorszy był ten właśnie niuansik trzeci. I teraz wiele osób mogło po prostu przełączyć kanał. Bo się mogli zdenerwować, że nie widzą tej trzeciej różnicy. I teraz muszę wierzyć w to, że ktoś wróci tutaj do nas. Szukamy dwóch różnic, kochani. Czy jest osoba, której udało się te dwie różnice znaleźć? Możesz wygrać nawet 7000 zł. No tylko musisz tutaj wpaść do studia i podać mi te dwie różnice. Ostatni moment. Kochani, to będzie czwarty zwycięzca w dzisiejszym programie. Tylko musi pojawić się teraz. No, czekamy. Ostatni moment. No. No słuchaj, chyba nie widzą ludzie na tych różnic. To jest za trudna zagadka. Zbyt takie drobne są te różnice. Dobra, ja rozumiem, że nie możemy czekać, ale wiesz, szkoda mi jest tych 7000, to dajmy może skoro 7000, 7 chwil. Na ostatnich 7 chwil, jak się nie uda, dobrze, zmienimy zagadkę. Ale jeszcze nie zmieniajmy, 7 chwil, kochani. Dwie różnice. Odpuściliśmy jedną tylko dlatego, że no sami widzicie, co się dzieje. Jest z zagadką ogromny problem. Nawet z tymi dwiema różnicami. Ale ktoś tutaj do studia musi wpaść. Na tych ostatnich 7 chwil. 7000 zł. Dla kogo? Nie czekajcie oczywiście do zera. W każdej chwili może to się zmienić, a w każdej chwili mogę usłyszeć dźwięk telefonu. Dlatego nie czekamy do zera, kochani, już tylko 6 chwil. Jeżeli masz te różnice, to teraz radzę ci wybierać numer. 704-304-304. 6 chwil. Jeszcze każdy ma szansę, bo nie usłyszałam rozwiązania. Każdy, kto ma te dwie różnice znalezione, ma szansę wygrać nawet 7000 zł.
tylko teraz musi zdecydować się na to, żeby wybierać numer. Czy taka osoba jest? 704 304 304. Uwaga! 6 chwil. Kto? Kto wpada do studia? Kochani, teraz. Czekamy, czekamy. Jak nie wiesz, jak opisać te różnice, bo może być tak... To wiesz co, wystarczy, że powiesz mi miejsca, gdzie one są. Bo może być tak, że to są takie niuansiki, że może być ciężko je opisać. Panowie mogą mieć problem, bo tutaj dużo takich kobiecych elementów jest. Także umówmy się, że wystarczy, że podasz mi miejsca, gdzie te różnice są. Dwie różnice. No myślałam, że właśnie może jedna różnica to taka, że obrączki... Czy bransoletki, że brakuje, ale jest i na jednym i na drugim zdjęciu jest bransoletka, także nie. Nie mam pojęcia, słuchajcie, to są jakieś niuansiki, zresztą reżyser nie zaprzecza, on mówi, że tak, to są niuanse. To są naprawdę drobiazgi, szczegóły. 5 chwil. No zaraz zobaczymy, czy komuś udało się te szczegóły znaleźć. Tylko nie czekamy do zera. W każdej chwili mogę usłyszeć telefon tutaj w studio. 5 chwil i 7000 zł. Czekamy, czekamy. No nie widzą ludzie, no po prostu nie widzą tych różnic. Musimy chyba zmienić te zagadki, żeby to nie były takie szczegółowe rzeczy, żeby to były różnice, ale takie bardziej zauważalne. No bo zobacz, dwie różnice, odpuściliśmy jedną i nadal nie słyszymy telefonu. Albo za późno po prostu odpuściliśmy, ludzie się zdenerwowali, nawet jak mieli dwie różnice, że nie mogli znaleźć tej trzeciej, no i teraz... Czekamy, żeby ktoś wrócił. 5 chwil jeszcze. Kochani, szybciutko. 704, 304, 304. 5 chwil i dwie różnice. 2 obrazki i dwie różnice. Gdzie one są? Bardzo sprytnie ukryte, ale one są gdzieś tam. Czy chociaż jednej osobie udało się je znaleźć? Kochani, ja nie oczekuję tutaj żadnych tłumów. Ja czekam na jedną osobę, której udało się te różnice wyszukać, wyłowić. Trzeba było na pewno czas tej zagadce poświęcić. Jeżeli ktoś to zrobił, jeżeli ktoś jest bardzo spostrzegawczy, to udało się to zrobić. Tylko nie wiem, czy taka osoba jest dzisiaj przed telewizorem. 5 chwil. Już tylko 4. No i uwaga. Ostatnie chwile, za momencik się wszystko okaże. Czy się komuś udało? Czekamy. Kochani, dwie różnice, ale można z drugiej strony powiedzieć aż dwie różnice. Można powiedzieć aż dwie różnice, bo one są bardzo drobne, bardzo sprytnie ukryte. Także odpuściliśmy jedną, ale co z tego, skoro te dwie pozostałe też są sprytnie ukryte? Czy jest osoba, której udało się to znaleźć? No ktoś musi być bardzo spostrzegawczy. Tutaj to nie jest zagadka dla każdego, to jest zagadka naprawdę dla eksperta. 4 chwile. Czy taka osoba jest przed telewizorem, która ma szansę wygrać dzisiaj 7000 zł? Czekamy. No i? Uwaga. 704, 304, 304. No i? 4 chwile. Kto znalazł te dwie różnice? Kto je wypatrzył? Czekamy, czekamy. No komuś się na pewno udało. Nie czekajcie do zera.
Teraz wybierajcie numer, jeżeli chcecie zdążyć. W tym momencie. 704 304 304. Uwaga! Kto? No? Ktokolwiek? Kochani, szybciutko. Ostatnie 4 chwile. Teraz wybieramy numer. Trzy. Kochani, to już na pewno nie jest moment na szukanie tych różnic. To jest czas dla osoby, która znalazła te dwie różnice. Jeżeli taka osoba jest, to teraz niech wybiera numer, bo za momencik będzie za późno. Za 3 chwile reżyser wyświetli w tych czerwonych kółkach te dwie różnice. I wtedy będzie już za późno. Więc jeżeli jest osoba, której udało się rozwiązać tę trudną zagadkę, znaleźć te sprytnie ukryte różnice, to teraz niech wybiera numer. Ostatnie 3 chwile. 704, 304, 304. Czekamy. No, uwaga. Kochani, kończymy zagadkę. Doskonale sobie zdaję sprawę, że Wam się nie chce tych różnic po prostu szukać, więc jeżeli jest jedna osoba, której udało się je znaleźć, to niech wykorzysta to, że inni dawno już odpuścili. Masz szansę wygrać nawet 7000 zł, ale musisz ten numer wybierać teraz, bo to są ostatnie 3 chwile tej zagadki. Za momencik będziemy musieli zagadkę skończyć. Reżyser pewnie da coś łatwiejszego, ale na pewno nie za 7000. 3 chwile, 7000 dla... Komu udało się wypatrzyć te różnice? Dwie. Przypominam, że jedną odpuściliśmy. Szukamy dwóch różnic. Komu się udało? No? Jest jedna osoba, czy nie? Czy się nie udało? Dwie chwile? Kochani, teraz. 704 304 304. Ostatnie dwie chwile. No, uwaga! W każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Uda się, jeżeli tylko widzisz te dwie różnice, to się uda. Jeżeli ci się nie udało, to zobacz, jak ktoś zarobi za chwilkę pieniądze i poczekaj na kolejną zagadkę, będzie dużo łatwiejsza. Już na pewno reżyser nie da tak trudnej zagadki, ale na pewno nie da 7000. Kochani, kto? Dwie chwile. Ostatnia chwila, ostatni moment. Jeszcze nie wyświetlę rozwiązania. Mamy jeszcze jedynkę, czyli mamy ostatni moment tej zagadki. Jeszcze się wszystko może zmienić.
ale uważam, że zagadka po prostu jest za trudna jak na piątek. Po prostu ludziom się nie chce wpatrywać w jakieś obrazki, szukać jakichś szczegółów. Czy komuś się udało? Kochani, to już jest końcówka tej zagadki. No, albo się uda, albo niestety reżyser za chwilkę w tych czerwonych kółkach pokaże te różnice. Ale jeszcze jest jedynka, jeszcze nie pojawiło się tutaj zero, także jeszcze wszystko możliwe, jeszcze się wszystko może zdarzyć. Jeszcze mogę usłyszeć dźwięk telefonu. Podyktuję numer 704-304-304. Uwaga! Ostatni moment i... Kto? Kto wybiera numer? Już się nie przyglądajcie tym zdjęciom, bo to już nie ma sensu. Jak się nie udało, to weź udział w kolejnych prostszych zagadkach, a teraz poczekaj, aż ktoś zarobi nawet 7000 zł. Uwaga! Tylko czy jest osoba, której się udało? Jeszcze masz chwilkę. Jeszcze masz ostatni moment na wybranie numeru. Chyba już nie ma sensu szukać. Już nie szukajcie, bo się tylko zdenerwujecie. To jest moment dla osoby, która znalazła te dwie różnice. Na wybranie numeru. Starczy czasu. Jeszcze zdążysz. Tylko teraz musisz podjąć decyzję. Tak, widzę te dwie różnice. Tak, wybieram numer. Tak, chcę wygrać nawet 7000 zł. Uwaga! Kto? Czekamy. Czekamy. Jeszcze jest jedynka, jeszcze jest szansa. Ale to już chwilkę dosłownie, to już, no, to już jest ostatni moment. Ktokolwiek? Wiesz co, to nie jest zagadka na piątek. To jest oczywiście, że fajna zagadka, sprytnie te różnice są ukryte, ale to jest zagadka na jakiś inny dzień, nie na piątek, kiedy ludzie są zmęczeni po całym tygodniu pracy. Tutaj trzeba naprawdę mocno ten wzrok powysilać, żeby znaleźć te różnice. A jak ludzie są zmęczeni, to im się po prostu nie chce. No i też trudniej się po prostu szuka. Uwaga, mamy zero, tylko proszę nie wyświetlaj różnic. 704, 304, 304. Bardzo często ludzie czekają właśnie na to zero. Niepotrzebnie, ale jeszcze chwilkę czekam. Uwaga. Czekamy. No i? Dyktuję numer jeszcze raz szybciutko. 704-304-304. Kochani, ostatni moment. Mamy zero, ale może się uda.
No i? O, jak one nie widzą ludzie, no niestety nie... Jeszcze nie wyświetlaj tych różnic, może się uda teraz. Słuchaj, jest, która jest godzina? Jest po 18:00, ludzie wracają dopiero do domu, jest piątek, ostatni dzień pracy. Są korki, no we Warszawie przecież wiesz jakie są korki. Poczekajmy jeszcze sekundkę, już ta sekundka nas nie zbawi. A może się uda, 7000 zł nawet. Dwie różnice. Nie zapłacę za jedną, niestety. No tutaj trzeba podać mi dwie różnice. Trzeba pokazać, jak jest się spostrzegawczym, sprytnym. Nie ma innej możliwości. No za jedną różnicę reżyser nie pozwoli mi zapłacić. Uwaga! Kto? Czekamy. Słuchaj, jest po 18:00. Zrozum, że ludzie teraz wracają do domów. Może komuś się za chwilkę uda. Jeszcze sekundę poczekajmy. Nie wyświetlaj jeszcze tych różnic. Nie zaznaczaj ich w tych czerwonych kółkach. Kochani, szybciutko. Jak ktoś ma te dwie różnice, niech teraz wybiera numer 704 304 304. To jest ostatni moment. A może pokaż jeszcze na sekundkę o taki ostatni moment w powiększeniu. Taka ostatnia deska nasza ratunku, dobrze? Kochani, ale to naprawdę na ostatni moment. Ile możesz dać nam jeszcze czasu na tę zagadkę? Ja wiem, że nie mamy już czasu. Moment, ile możesz dać nam czasu? Daj nam, no, o, dwie minuty. Kochani, to chyba jednak nie wiem, czy jest sens szukać. Oczywiście zawsze można spróbować, ale raczej jest to czas dla osoby, która już znalazła te dwie różnice. Czas na wybranie numeru. Zegar wystartował. Ja podyktuję numer 704 304 304. Szybciutko, kochani, jedna osoba. Ale wybierasz numer tylko, jeżeli widzisz te dwie różnice. Jeżeli nie widzisz tych różnic albo widzisz jedną różnicę, nie wybieraj numeru. Daj szansę komuś, kto jest bardzo spostrzegawczy, komu się udało. Jeszcze jest chwila. Ja cały czas, kochani, czekam. Czekam na osobę, której udało się te dwie różnice znaleźć. Czy taka osoba jest? Dwie różnice. Wiem, że trzeba być bardzo spostrzegawczym, bardzo sprytnym, dlatego się boję, czy taka osoba jest. Kochani, mamy minutę i kilka sekund. Uwaga! Nie czekaj do zera. Teraz wybieraj numer. Jeżeli masz te dwie różnice, to to jest właśnie ten moment. 704, 304, 304. I uwaga! Niecała minuta. 7000 zł. 50 sekund. Wiem, że zagadka jest bardzo trudna, że te różnice są ukryte. No one są po prostu no tak jakoś sprytnie wpreparowane w te obrazki, że jest to prawie niemożliwe do wypatrzenia. Dlatego nie denerwujcie się, jeżeli nie widzicie, bo ja też nie widzę tych różnic. Tutaj nie ma co się denerwować. Poczekajcie na kolejne łatwiejsze zagadki, a teraz pół minuty ma osoba, która wypatrzyła te dwie różnice. Ale dwie, pamiętajcie, że muszą to być dwie różnice, nie zapłacę za jedną. 20 sekund, uwaga, no za chwilkę się wszystko musi wyjaśnić. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, kogo słyszę w studio? No. Uwaga. Kochani, teraz. Ktokolwiek? Jedna osoba? Kochani, ja już mam kopertę tutaj przygotowaną. Czekam, bo jesteśmy po czasie, ale jeszcze moment, nie pokazuj rozwiązania. Uwaga. No, kto? Kto to wpada? Tak na ostatni moment.
Ostatni raz dyktuję numer i czekam. 704 304 304. Moment, czekamy, czekamy jeszcze chwilkę. Uwaga! Kto? Kto wybiera numer? Koperta przygotowana. No. Jedna osoba? No kochani, nie wierzę w to, że nikt nie widzi. Naprawdę nie jestem w stanie w to uwierzyć. Co mam zrobić? Zmieniamy zagadkę? No bez sensu, no szkoda mi tych 7000 zł. Koniec programu? To mogłeś wcześniej mi powiedzieć, że jest koniec programu, a nie teraz, no bo zostaliśmy z tą bardzo trudną zagadką, z tymi niuansikami różnic i teraz musimy liczyć na to, że zjawi się osoba, która jednak wypatrzyła te różnice. Jeżeli się nie zjawi, jeżeli jest trudna zagadka i mało osób zna rozwiązanie, to ta osoba, która widzi te dwie różnice, czasem musi ten numer wybrać po raz drugi, czasem po raz trzeci, ale warto, bo 7000 zł, nawet tyle możesz stąd zabrać i ktoś tu do studia za chwilkę wpadnie. Kto? Ale kochani, za chwilę ja kończę program, to już nie jest koniec zagadki, tylko to jest koniec programu, także musimy naprawdę się mobilizować. Uwaga! No. Jedna osoba. Czekamy. Kochani, kto? Komu się udało? Czekamy. Nie wyświetlaj jeszcze tych czerwonych kółek. Zdążysz to pokazać. Kochani, kto wybiera numer? Ja mogę dać 3 chwile od siebie, to jest tyle, na co reżyser mi pozwolił, że już nie mamy czasu na nic, tutaj nie możemy żadnego zegara, nic wyświetlać. Uwaga, 3. No, 3 chwilki, uwaga. 2. Nie czekajcie, bo będzie za późno. Teraz musicie wybierać numer. 2 chwile. 704, 304, 304. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Wpadasz do studia, opisujesz te dwie różnice, gdzie one są. Miejsca, wystarczą mi miejsca. Tu i tu. I walczymy o 7000 zł. Ale muszę to powiedzieć. 1. Czekamy. 1. Ostatni moment. Dla kogo? Kto? Kto wpada do studia? Kochani, szybciutko. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jesteśmy na wizji, jeszcze widzicie zagadkę. Jeszcze może ktoś wygrać nawet 7000 zł. Kochani, kto? Kto wybiera numer? Uda się, na pewno się uda. Kogoś muszę to usłyszeć. W ostatnim momencie. Kto tak na koniec programu wpada do studia? Jedna sprytna osoba. No, uwaga. Czekamy. Ostatni raz podyktuję numer. 704, 304, 304 i ktoś się zaraz bardzo ucieszy. No, musi się udać.
No, uwaga. I kto wpada do studia? No? Kochani, czekamy. Ostatni moment, uwaga. Musi się znaleźć jedna osoba. Kochani, kto? Jeszcze nie pokazuj, jeszcze nie wyświetlaj. Uwaga. Szybciutko, kochani, 704 300 4 304. Po raz ostatni wybierzmy ten numer, bo muszę się już z wami żegnać. Walczymy o 7000 zł. Kochani, szybciutko, dopóki jesteśmy na ekranie, możemy jeszcze wybierać numer. A do reżysera mam prośbę, pokaż, ile mamy jeszcze czasu do końca programu, żeby ludzie wiedzieli, że zdążą wpaść do studia, czy w ogóle zdążą. Ile mamy czasu? Kochani, 1,5 minutki to jest bardzo mało czasu, ale to jest czas wystarczający, żeby wybrać numer i trafić do mnie do studia. To nie jest na pewno czas już na szukanie. Jeżeli ktoś nie znalazł, to zapraszam na jutrzejszy program. A teraz zapraszam osobę, która znalazła te dwie różnice. Zdążysz trafić do studia. Minuta i kilkanaście sekund. Uwaga, już nie szukajcie. Kto znalazł te dwie różnice? To jest czas tylko dla tych, co widzą. Tylko żeby wybrała numer osoba, która ma dwie różnice. Nie jedną. Za jedną nie mogę zapłacić. Wiem, że jest trudno. Mam nadzieję, że taka osoba jednak się znajdzie. Niecała minuta. To są sekundy już. Uwaga! Kończymy program. Kto na sam koniec programu wpada do mnie do studia? Po 7000 zł nawet. Uwaga! 40 sekund. Kochani, walczymy, do ostatniej sekundy walczymy, wybieramy numer. Nieraz ten numer trzeba wybrać ponownie, ale doskonale wiem, że kogoś tu usłyszę. 704, 304, 304, pół minuty mamy. Uwaga! No za sekundki się wszystko okaże. 20. Kto? I uwaga, 15 sekund. Jeszcze zdążysz. 704, 304, 304 i 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, kto? Czekamy. Jeszcze zdążysz, 704, 304, 304, dopóki widać nas na antenie, jesteśmy, to znaczy, że jeszcze 7000 w grze. Uwaga! Czekamy. Jeszcze moment. I... Kochani, nie czekajcie. Kto? Teraz wybierajcie numer. Muszę się z wami żegnać, ale jeszcze zagadka jest na ekranie. Jeszcze możesz wygrać nawet 7000. Ostatni raz. 704. 304. 304. Kto wybiera ze mną ten numer i kto wpada tutaj do mnie do studia na ostatni moment? Już, już moment. Uwaga.
No. Czekamy. No, kochani, szybciutko, uwaga. 704-304-304. Nie pokazuj jeszcze rozwiązania. Moment. Uda się, musi się udać. Kochani, kto? I uwaga, czekamy. Ostatni moment. I kto tu wpada? Na ostatnią chwilę, na koniec programu. Czekamy, uwaga, 3, 2, 1 i uwaga, cisza. Kto tu wpada? Tylko teraz, kto? No. Jedna osoba? No i czekamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Poproszę te dwie różnice. Brak nasiennika i na przykład brakuje mniejszy na ręce jest ten ta chusta. Reżyserka? Tak, tak jest, zgadza się. Ja pytam się reżysera, no bo też nie mogłam wypatrzeć. Gratuluję, wygrał pan nagrodę gwarantowaną. Teraz walczymy o bonus. Mamy 30 sekund i mam dla pana 5 pytań. Czy jest pan gotowy? Tak, słucham. Pytanie pierwsze. Gdzie urodził się Fryderyk Chopin? No? Żelazowa Wola? W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem? No? 1410. W którym wieku zmarł Napoleon Bonaparte? Hmm. Wiek, w którym wieku? 16. Nie no, to trzy wieki tam, można powiedzieć, że taki tam błąd. O trzy wieki się pan pomylił w 19. Gratuluję serdecznie wszystkim moim zwycięzcom. Zapraszam na jutrzejszy program o godzinie 14:15.